フフフ。 Kanał Sportowy. Tu jesteśmy na ty. Tak, moi drodzy, doczekaliśmy się tego gościa, kiedy kilkanaście dni temu zapowiadałem, że będzie razem z nami Kuba Kochanowski, to on siedział i to oglądał mówi. Kiepsko będzie jak odpadniemy w półfinale ze Słowenią. Ale tak się nie stało, hmm. jest Kuba czy mógłbyś pokazać całej Polsce to, co tutaj do nas przyniosłeś, bo nie od, od 10 minut nie rozstajesz się z nimi cały czas, tylko przecierasz i przecierasz i przecierasz. Dziwisz mi się? No nie, nie, nie dziwię ci się zupełnie. Są medale. Do której, do której? Do tej, do tej swojej kamery, do tej kamerki jest. Najświeższe. I trzymaj, i trzymaj, i nie oddalaj. I przedostatni. Oddalej. I przedostatni. Kurczę, ty jesteś, ty jesteś chłopak, który, muszę ci powiedzieć, zrobił prawie wszystko, co dało się zdobyć w siatkówce. Mm, poza jednym. O, o tym też jeszcze sobie pogadamy, ale nie, bo ty, bo ty myślisz, że ja cię zaraz zapytam o Igrzyska Polskie. <grymijskie> ale ty przecież nie zdobyłeś jeszcze tytułu Mistrza Polski. Znasz polskiego siatkarza, znanego, zacznijmy od quizu, który też nie zdobył Mistrzostwa polskiej i skończył karierę? Znam i nawet znam też yy, jego. Bardzo słynny cytat, który, o tym który właśnie? powiedział właśnie o tym, no. o Zagumnego ci Paweł Zagumny. Paweł Zagumny, jasne. No. Tak, Paweł Zagumny powiedział po. Nie zdobywając Mistrzostwa Polski, powiedział kończąc karierę, że on został stworzony do celów wyższych niż, niż Mistrzostwo <laughs> Dobre. Polskie. No, słuchaj, bardzo ładnie sobie układać cytaty pod, wiesz, pod tezę, która ci, akurat, <laughs> która ci akurat pasuje, ale to tak sobie pomyślałem, wiesz, no, jesteś akurat e, chłopakiem, któremu. E, od małego, naprawdę, od, od, no inaczej, od młodego wszyscy prognozowali wielką karierę. To najpierw cię zapytam tak, ciężko się idzie z takim plecakiem oczekiwań innych na, na plecach? Tak teraz zupełnie poważnie cię spytam. Mm, ja tak tego nigdy nie odbierałem. Ale wierzę wszyscy, mm. tak, że jesteś taki chłopak, wiesz, no, no pełen talentu i w ogóle... Mm. Zdaję sobie z tego sprawę, że oczekiwania wobec mnie były duże i dalej są. I jakby to, to było dla mnie, to się stało dla mnie oczywiste gdzieś tam na początku, ale ja sam na siebie też bardzo dużą presję nakładałem, sam od siebie bardzo dużo oczekiwałem, więc to się jakby naturalnie ze sobą splotło, że bardzo mi odpowiadało to, że, że wszyscy oczekują ode mnie dużo, bo to mi tylko pomagało. Od samego siebie oczekiwać jeszcze więcej. No i za mało lata zacząłeś już wygrywać te turnieje, bo jesteś od dawna w kadrze. W kadrze wygrałeś poza tym medalem Igrzysk, do, do którego do te, te Igrzyska na pewno jako leitmotiv pewien będą nam tutaj wracały. Chociaż na razie trzeba się nacieszyć medalem, złotym medalem Mistrzostw Europy. <laughs> Ale wygrałeś wszystko, co jest do wygrania, do wygrania w kadrze. No i tego złotego medalu Mistrzostw Polski brakuje. Tak myślę sobie, jakby jeździć Lambo na karcie rowerowej. <laughs> Co mam ci powiedzieć, no, starałem się przez siedem bodajże sezon... Że trudniej jest zdobyć Mistrzostwo Polski niż zostać Mistrzem Świata na przykład, albo Mistrzem Europy. Mamy taką reprezentację, że faktycznie ona ułatwia wiele rzeczy, wiele, wiele złotych medali i dzięki niej można zdobywać. Mam nadzieję, że w klubowej siatkówce na, 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 w naszej lidze, w Plus Lidze też przyjdzie na mnie czas, czas że i, i Mistrzostwo Polski zdobędę, mam nadzieję. Zrobiłem sobie dzisiaj i wczoraj rozeznanie, tutaj ucho przyłożyłem, tam ucho przyłożyłem, jeszcze gdzieś zadzwoniłem. Wszyscy im mówią, nie, no nie mamy na niego haków, to jest taki miły i spokojny chłopak, że nic na niego nie ma. E, Niemniej wiem, że jesteś zaintrygowany, co takiego udało mi się znaleźć i kto dzisiaj do ciebie na przykład się odezwie, bo mamy takich parę nagrywek e, telefonami, ale jest Aleksander z Jawora, który chciałby cię o coś e, zapytać. Znasz człowieka? Znam, znam człowieka <grym> i to całkiem nieźle. <grym> I on chciałby zapytać, e, znaczy chciałby, żebyś odpowiedział na takie proste pytanie. Co to jest bucket list? Tak, to jest bardzo. <grym> to jest bardzo świeża sprawa, bo Wracaliśmy z hali po, 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 złotym, po tym finale, po, po zdobyciu złotego medalu i rozmawialiśmy sobie, bo z Olkiem, właśnie między innymi, też to, co udało mi się w klubowej siatkówce zdobyć, czyli tą ligę mistrzów, moją jedyną, jego jedną z trzech, mm. właśnie, właśnie zdobyłem w Zaksie Kędzierzyn Koźle i, i tak sobie rozmawialiśmy, że, że ten bucket list rzeczy do zdobycia. Się, się zawęża troszeczkę, że coraz, coraz to następne rzeczy z tej listy skreślamy i jeszcze właśnie takimi wielkimi, drukowanymi literami jest jedna rzecz napisana na samym dole. Mm -hmm. To, co powiedziałeś, co usłyszymy jeszcze z 11 razy minimum, pewnie, pewnie dzisiejszego tak. wieczoru. Ale no nie ukrywamy, że my o tym marzymy. Złoto na Igrzyskach Olimpijskich to jest marzenie każdego sportowca, szczególnie wychowanego w Polsce, gdzie. Ta kultura Igrzysk Olimpijskich, szczególnie w siatkówce, jest chyba największa ze wszystkich krajów, bo, bo ten temat jest wałkowany już wiele, wiele lat. Mm. I, I przez ostatnie... Mniej więcej tyle lat tego medalu brakuje. Dokładnie. I, I przez ostatnie kilka dobrych imprez nie otarliśmy się nawet o ten medal. I myślę, że jest to wielkie marzenie. I wszystkich kibiców, dziennikarzy, ale przede wszystkim nasze, żeby, żeby w końcu... Ten ćwierćfinał przynajmniej przejść, jak już to... Też, ten ten temat tak, ten temat stawu, ćwierćfinał, ćwierćfinał, nie lubimy tego słyszeć no. i jest ku temu dobry powód, że nie lubimy tego słyszeć, ale tak, to jest, to jest pierwszy, krok, pierwszy krok i nawet na pierwszym naszym spotkaniu, kiedy trener Nikola Grbicz odej, obejmował reprezentację, to no. słowo ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich pojawiło się już wtedy, że mm, mamy przed sobą pewną drogę. Yes, jest jasno ustalony cel i ten cel to jest właśnie ćwierćfinowy igrzysk olimpijskich. Po drodze oczywiście wszystkie rzeczy, które, które się dzieją też są bardzo ważne, ale mm, gdzieś tam nasz fokus powinien być na tym, żeby, żeby swoją dyspozycję mm, i indywidualną, i jako cała drużyna rozwijać, żeby, żeby być gotowym na to, co, co za rok. Kuba, ja, to jest wyjątkowy dzień, bo chciałbym ciebie w dużej mierze oddać naszym, naszym widzom, bo wiem, że na pewno chcieliby do ciebie podzwonić i popytać różne rzeczy, więc postaram się, chociaż nie obiecuję, możliwie skracać swoje pytania, żeby oni mogli popytać ciebie, no niemniej zacznijmy od... No jednak, no bo tak, nie będziemy rozmawiali o igrzyskach, ani nie będziemy rozmawiali najpierw o tym, czego nie zdobyliście, może najpierw o tym, co zdobyliście, jak kosicie, jak kosicie kolejne medale. Zaczniemy od tego, wiem, że pewnie odpowiadałeś się na te pytania od sobotniego wieczoru już pewnie zylion razy i masz pewnie powolutku tego dosyć. To zapytam ciebie tak trochę, Arebur, w drugą stronę. Co wam w tym meczu finałowym z Włochami paradoksalnie może nie wyszło? Bo wydaje mi się, oglądam to trochę takim, wiesz, okiem... Yy, tak jak ty oglądasz Ligę Francuską, co ustaliśmy pół godziny temu w Bonjour Ligue to ja tak trochę oglądam siatkówkę, kibicuję, emocjonuję się, no ale nie jestem fachowcem, ale wydaje mi się, że serwis petarda, po cztery asy w każdym, w każdym secie, z kontry petarda, ataki z obu skrzydeł petarda, blok petarda, no, 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 no króca fuks, no nie ma się do czego przycepić, no może mieliście jakiś taki jeden moment, kiedy na jednym ustawieniu wpuściliście tych Włochów na pięć czy sześć punktów, no to taki jeden moment może w drugim secie. Szkoda, że nasz trener nie będzie miał okazji tutaj zadzwonić, bo on by ci o długo taką długo listę, listę. rzeczy, co wymienił? nie wyszło? To nie wyszło, to nie wyszło tamto to nie wyszło, to musi być lepiej. To musi taki być. Szczególnie? Tak, bo to jest no. taki człowiek, który nigdy nie pozwala sobie osiągnąć tej takiej satysfakcji mm. po meczu, po turnieju, po, po sezonie. Zawsze stawia sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i automatycznie też nam tą poprzeczkę stawia jeszcze wyżej, także. Nawet chyba był taki, taki wywiad zaraz po, po ceremonii zakończenia Mistrzostw Europy i, i go, któryś dziennikarz powiedział mu, że... Że mecz praktycznie perfekcyjny. Mhm. A on się wręcz oburzył, że, tak. że, że coś takiego zostało powiedziane, bo nie, on jestem przekonany, że. A to lubi was trzymać pod prądem, rozumiem, cały czas. Tak, zdecydowanie. Mhm. I cały czas nam mimo że nie jesteśmy taką grupą, która gdzieś tam by się zadowoliła z tego, mhm. że, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeżeli tylko by zobaczył choć. Cień takiej informacji, że, która dochodzi od niego z grupy, że trochę nam siada motywacja, czy trochę zaczynamy może bujać w obłokach. Mhm. Jestem przekonany, że bardzo szybciutko by to ukróciły, byśmy tego bardzo żałowali. Ale chyba usłyszeliście jakieś na takim wiesz spotkaniu już bardzo wewnętrznym słowa guys, no było no. No, no, no macie to, to są wasze, to, to jest wasz czas. No. Tak, to jest nasz czas, ale zawsze y, gdzieś tam się No zawsze się y, po takich Dobrze, ale że, panowie, ba, dobra robota, ale od kwartku wracamy do treningu. Panowie, dobra robota, ale mamy jeszcze przed sobą y, kwalifikacje olimpijskie. I, I myślę, że to jest, y, to jest akurat dobre, bo mhm. Tak jak powiedziałem wcześniej, mimo że ta grupa nie ma tendencji do tego, żeby, żeby się zaspokoić jednym medalem na przełomie całego sezonu, to, to uważam, że taka filozofia jest potrzebna, żeby, żeby gdzieś tam ten swój poziom sportowy cały czas podnosić. Opowiedz mi jeszcze chwilę o tym, o tym finale, a w zasadzie o dniu poprzedzającym finał, bo e, zazwyczaj bywa tak na wielkich imprezach, że półfinał i finał to jest dzień po dniu, a tutaj mieliśmy dzień przerwy. Jaka to była różnica dla Was, dla zespołu, czy na przykład. Pojawiły się problemy ze snem na tę, na tę noc przed, no bo to jednak było zupełnie inna, in, inny rodzaj też koncentracji. Myślę, że to wszystko bardzo zależy od tego, w jakim aktualnie drużyna znajduje się w stanie zdrowotnym. Mm -hmm. Bo po takim meczu jak półfinał przeciwko drużynie ze Słowenii i ta kląta, klątwa Słowenii, którą A. przełamaliśmy od wielu, wielu lat, nie mogliśmy z nimi wygrać na Mistrzostwach Europy, to nam z jednej strony dodaje skrzydeł i na następnego dnia byśmy byli o dużej pewności siebie na pewno na meczu finałowym, ale z drugiej strony był to długi turniej, ten sezon już się wydłuża, też coraz bardziej reprezentacyjny. Zdrowie drużyny nie było perfekcyjne, mieliśmy gdzieś tam jakieś swoje delikatne problemy i moim zdaniem ten dzień przerwy był kluczowy, żeby te problemy delikatnie zażegnać i żeby... Mm, już y, w pełnej dyspozycji zdrowotnej i też y, mentalnej do tego meczu finałowego podejść. Spałeś dobrze. Spałem bardzo dobrze. A włoskich kibiców, tak, dlaczego tak? Tak, tak ci zależało na tych włoskich kibicach, żeby ich i tak seta na set tak uciszać? Jak, jak słyszałem w wywiadzie dla Polsatu Sport. Ym, zależało mi dlatego tylko i wyłącznie, <laughs> że, że to był finał. I, mm -hmm. i jest... Y, Generalnie wygrać finał jakiejkolwiek dużej imprezy to już jest coś, coś wielkiego i, i są to wspaniałe przeżycia, ale dodatkowym smaczkiem jest wygrać z gospodarzem mm. imprezy, szczególnie że rok wcześniej grali Zabrali finał Mistrzostw no Świata właśnie. przeciwko tej samej drużynie, ale przed własną publicznością mm. i to oni uciszyli naszych, naszych kibiców, także myślę, że, że to był fajny rewanż. Co ci włoscy kibice mają za jakąś metodę? Opowiadałeś mi to przed meczem, tak? Przed dzisiejszym programem. Mają jakiś sposób na wyprowadzenie z koncentracji siatkarzy rywala? I jaka to jest metoda? Chciałbym móc ci to opowiedzieć dokładnie tak, jak jest, ale. Też do końca nie rozumiesz. Też tego, do tak? do końca tego nie rozumiem, to nam tłumaczył Bartek Kurek. Mhm. Bartek fajnie by było, jakbyś mógł zadzwonić i wytłumaczyć. Bartek, zadzwoń do nas, tak, jeżeli Bartek, oglądasz. Zazwoń. Bo nie do końca wiem o co chodzi z tymi słowami. Oni a, mają, wysyłają, a to emo, tak, emotikonki emoti słowe. Tak, tak, tak. Spotkaliśmy się z tym. Emotkiesowe, tak? Dzień przed, dzień przed meczem osoby, które dodały jakieś tam zdjęcie na Instagram informujące kibiców, że gramy w finale, kibicujcie i tak dalej, i tak dalej spotkały się z dużą ilością komentarzy w postaci emotikonki Sowy mm -hmm. właśnie od włoskich kibiców. I Bartek tłumaczył nam to w ten sposób, że to jest ich taki jakby mm, sposób, żeby przyciągnąć pecha do przeciwnika. Tak, Skuć baba na dziada. Tak, coś, tak? Coś okay. dostaję, jeśli dobrze to zrozumiałem oczywiście. Okay. Jeżeli może ktoś... Może ktoś to, ktoś to zna jest, tę włoską tak, tradycję. Może, może ktoś jest z widzów. Może też Tomek... Lepiej. O, może Miśku... Może spróbujesz zadzwonić do Tomka Lipińskiego, naszego, wiesz, bardzo wło we Włoszech obeznanego. Może Tomek zna e, znaczenie tej, tej sukni. No chyba, że Bartek Kurek. do wiedział. dowiedział. No właśnie. bym się dowiedział. O no wiesz, e, Piotrek Kędzior-Kędzierski co wtorek w naszym poranku wysyła e, bakłażany. Też ci wyjaśnię, o co chodzi z bakłażanem. Na pewno nie chodzi o pecha. Ale mamy już pierwszy telefon. 486-65-56, słowo się rzekło. Kuba Kochanowski jest z nami mistrz Europy od dwóch dni. Kto się do nas dodzwonił? Drogi nasz przyjacielu, siadaj i opowiadaj, z czym do nas dzwonisz? Cześć Kuba, cześć Tomek. Cześć, cześć, cześć. Kuba, przede wszystkim gratulacje tytułu. A ja mam takie pytanie. Czy uważasz, że gdybyś został przy byciu bramkarzem, miałbyś szansę osiągnąć taki sukces, jaki osiągnąłeś w środkówce? głęboko grzebiemy od no. pierwszego pytania. <laughs> Myślę, że, że nie wiem. To jest tak bardzo jak, dobra odpowiedź. Tak jak, no. tak jak Tomkowi powiedziałem już zanim weszliśmy na antenę, że jeśli chodzi o sprawy piłki nożnej, jestem delikatnym ignorantem. Niestety nie interesuję się piłką nożną tak jak większość moich kolegów w kadrze. Nie wiem, czy moje warunki fizyczne pozwoliłyby mi być dobrym bramkarzem. Pewnie tak, ale nie wiem, czy miałbym tyle miłości w sobie do tego sportu i tyle zapału co mam do siatkówki, więc w skrócie moja odpowiedź brzmi nie wiem i chyba się cieszę, że, że nie musiałem tego sprawdzać. Powiem ci, że kiedyś nieźle sobie radziłeś, chociaż myślę, że boisko na elektryku było dosyć kamieniste. Opa. Wiesz, z kim nie wiem, nie wiem z kim rozmawiam, musiałbyś się przedstawić po głosie, nie poznaję, ale niewiele jest osób, z którymi grałem w piłkę na elektryku w Giżycku. Cześć, to ja Łukasz, miło cię słyszeć po tylu latach. Który Łukasz? Łukasz J. No nie, to, mój, mój, to było bardzo dawno temu. No bardzo dawno temu, ale miło cię słyszeć i naprawdę serdeczne gratulacje tytułu. Dzięki, dzięki wielkie, dzięki za przypomnienie czasów zamieszłych bardzo bardzo zamieszłych. Dobra, panowie nie będę wam zabierał więcej czasu miłego wieczoru i miłego programu Dobra Trzymajcie się. trzymaj się Cześć. na razie do zobaczenia słuchaj ja muszę odpowiedzieć na to na czacie bo znowu na czacie się. Na czacie się podobnie przepraszam teraz tak odejdziemy troszeczkę od, od tematu siatkarskiego znowu mnie pytacie o Krzyśka Stanowskiego no co ja mam wam opowiedzieć innego niż mówiłem ostatnio podczas parku z Piotrkiem Liskiem. Uważam, że. Dobre wychowanie nakazuje, że jeżeli coś się dzieje w życiu człowieka, tu, yy, jednego, no to ten człowiek musi się na ten temat wypowiadać. No ja nie będę się na ten temat wypowiadał, bo tak tak, tak, tak jest, tak, tak to dobrze po prostu wygląda. Więc nie zadawajcie mi pytanie, bo nie mam nic więcej do dodania w tej sprawie i nie piszcie, bo się tutaj nic nie zmieni. Okej? Okay? Okej, okay, no to możemy w takim razie jechać dalej. 486 65 56 to jest numer telefonu do naszego studia. Patrz, mamy drugi telefon, od razu odbieramy. Ja jestem zwolniony w takim razie z chwilowego zadawania pytań, bo ktoś jest z nami na łączach. No cześć, witam Marek Cześć Marek, cześć. Mam takie pytanie, bo wiele się mówi o, no wiadomo, nawiązują do piłki noży, i o, o tym, że Lewandowski jest kapitanem, ale ja bardzo szanuję bo Bartka Kurka i mam teraz pytanie, czy, ja czy faktycznie Bartek Kurek jest takim naprawdę to co się mówi, że, że, że was wspierał. Nie to już nie grał, tak? Gdzie, gdzie zawsze był filarem reprezentacji Polski. A jednak no, w tych mistrzostwach pełni drugą planową, jak nie trzecią planową rolę, a zawsze wszyscy w wywiadach że zawsze was wspierał, zawsze z dobrym słowem. do wypowiedzi Lewandowskiego, na przykład w Piłce Naszej, no, to, no to, 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 to Kurek dla mnie jest, no, jest, jest królem, jest niesamowitym człowiekiem. I czy naprawdę faktycznie w szatni i poza szatni w fotelu tak was wspiera, jak, jak, jak to wszystko stłumicie? Zdecydowanie tak. Myślę, że najlepszym dowodem na to jest, jakby ktoś miał chwilę czasu i prześledził sobie wszystkie jego wypowiedzi od czasu, kiedy, kiedy doznał tej kontuzji, to on cały czas cały czas się wypowiada, że. Że jesteśmy jedną jedną wielką drużyną, że bardzo go boli, to, że nie może nam pomóc na boisku, ale jest z nas dumny, a głównie z Łukasza Kaczmarka, że, że przejął ten obowiązek bycia pierwszym atakującym i świetnie się z niego wywiązał. Także on wie, że jest bardzo ważny dla tej drużyny. My wiemy, że jest niezbędny dla tej drużyny, i jego wsparcie na pewno przełożyło się w dużej mierze na to, że na te dwa sukcesy, które w tym sezonie jak dotąd osiągnęliśmy. Także zdecydowanie tak. Jest to po prostu, pełen podziwu dla Was, bo dla mnie to, że był mecz, gdzie nie grał Leon, gdzie nie grał Kurek, to Wy potrafiliście po prostu wziąć to wszystko na swoje barki i wygrywać tak trudne mecze. Po prostu, no, 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 cisnęli do oczu, No, gratulacje jeszcze raz, bo coś pięknego zrobiliście po prostu. Dziękuję bardzo. Kuba, zacytuję ci Bartka już teraz z jednego z pomyczowych wywiadów, myślę, że też dla Polsatu Sport, kiedy powiedział, że mam nadzieję, że nie był to mój ostatni akord w reprezentacji, jeszcze będę miał okazję zagrać w tej koszulce. Ale od chciejstwa do wyjścia na boisko jest bardzo, bardzo daleka droga. I sam Bartek mówi tak, reprezentacja ma się składać z najmocniejszych zawodników dostępnych w danym momencie, i trener na pewno tak będzie do tego podchodził. Rozumiem, teraz y, pozwól, że zadam pytanie. Rozumiem, że jest ci bardzo niezręcznie y, odpowiadać w taki czy inny sposób, bo to jest rola, rola trenera, ale czy w, zapytam ciebie inaczej, czy w tej drużynie y, ktoś, na przykład Bartek, bo jest kapitanem, jest ważnym ogniwem, y, jest? ważniejszy i może sobie pozwolić na więcej. W tym znaczeniu, że okej, okay, można przymknąć oko na to, czy, na to, czy inne, bo to jest facet, który ma zasługi, który ma, wnosi też mentalnie do tego zespołu bardzo, bardzo wiele. Nawet jeśli już na, na boisku, co chyba Bartek tutaj stara się przekazać, może mu być w pewnym momencie ciężko. Lata lecą, no nie ma co gadać. Na, pe czego, na pewno jest mu bardzo ciężko, szczególnie w tym momencie, kiedy... Nie, dla, myślę, że każdy, kto, kto chociaż liznął trochę sportu w życiu, wie, że kiedy masz dużo pasji do, do tego, co robisz i w danym momencie nie jesteś w stanie kontynuować tej swojej kariery, musisz się skupić na rehabilitacji czy, czy zażegnaniu jakiejś tam swojej kontuzji, to to jest bardzo ciężki okres i, i on na pewno też to przeżywa. A jeśli chodzi o to, czy on jest ważny dla drużyny, na pewno jest bardzo ważny dla drużyny. I mimo tego, że, że w tym momencie nie może nam pomóc na boisku, to ja osobiście nie wyobrażam sobie reprezentacji bez niego. Na pewno, jeżeli trener nie będzie mógł z niego skorzystać, no to będzie stał przed bardzo ciężkim wyborem, ale myślę, że my, jako grupa, mamy w niego bardzo dużo wiary i, i takiej pewności, że on zrobi wszystko, żeby wrócić i nam pomóc. A my zrobimy wszystko, żeby, żeby w tej grupie został. Słuchaj, mamy już odpowiedź. Co do Sowy. No już patrz. Opowiedz. Napisał Tomek Lipiński, że gufo. Po włosku oznacza sowe, a czasownik gufare, taki wiesz, chyba dźwięko naśladowczy, znaczy zapeszyć, zapeszać. W związku z tym w pierwszej osobie to yo gufo, ja zapeszam. Stąd proste skojarzenie emotikonki z sową, czyli rzeczywiście to jest takie sbusia. Czyli rzucenie takiego. Czyli Bartek to dobrze, lekkiego, dobrze nam przekazał. Tak, lekkiego, lekkiego czaru na was, żeby wam, żeby wam nie poszło. Ale czy włoscy kibice są w ogóle tacy, powiedziałbym, ja wiem, pytałem Cię to już na poza antenią, ale zapytam teraz też czy widzach, czy włoscy kibice są negatywnie nastawieni wobec drużyn przeciwnych już na samej hali, czy są raczej pro-włosce, pro, pro swojej drużyny? Co, co jest normalne? Myślę, że ja, no, ja osobiście tego nie odczułem, żeby bardzo im zależało na tym, żebyśmy my przegrali. Myślę, że oni na hale przychodzą po to, żeby zobaczyć zwycięstwo swojej drużyny i Przeciwnika, który akurat gra przeciwko reprezentacji Włoch, traktują z szacunkiem. Nie, mm -hmm. ma, nie ma tam żadnego hamstwa z trybun, czy może oprócz tych słów, co, co uważam nawet za, za fajny sposób, bo, bo jest to na tyle mm, miły sposób przekazania pecha. Ta słówka? E, ta, tak, no. tak, ta słówka, że jakby wszystkie reprezentacje tak się zachowywały, to by był jeszcze piękniejszy. Piękna sprawa, rzeczywiście. Słyszałem, że fornalowy Instagram został zarzucony po, po tymi, tymi sowami. Zdecydowanie tak. Słuchaj... E a jak było na parkiecie między wami? Wydaje mi się, ale być może to jest tylko wrażenie wyniesione z telewizji, że między wami a Włochami jednak było też takiego bardzo dużo szacunku i nie było jakiejś kłótni. Nawet chyba z tobą była jakaś jedna sporna piłka Włosi sądzili, że gdzieś po palcach ci poszła po ataku Włochów, ale, ale, ale wystarczyło, że podniosłeś rękę, i tam też nie było żadnego. No było kilka powiedzmy spornych momentów, ale bez takich spięć. Dobrze, dobrze, to, dobrze, to widziałem i czytałem. Myślę, że tak. Reprezentacja Włoch jest taką drużyną, która nie szuka tej zaczepki przysłowiowej na boisku i w bardziej do ich piłkarzy, na przykład. Bardziej, ja tego tak, no? nie wiem. No. <laughs> bardziej skupiają się na tym, żeby po swojej stronie robić dobrą robotę i, i grać w siatkówkę jak najlepiej. My na, w tej naszej krótkiej historii przeciwko tej drużynie, bo to też jest drużyna, mówię o reprezentacji Włoch odmłodzona. Mm -hmm. Nie mieliśmy z nimi żadnych problemów ani na boisku, ani poza boiskiem mam na myśli o tych relacjach międzyludzkich. Myślę, że my zachowujemy się całkiem przyzwoicie. Oni też zachowują się dobrze, także. Wszystko rozgrywa się w czysto sportowy sposób. Muszę ci powiedzieć, że rozmawiałem z Aleksandrem z Jawora. Nawet chyba sobie pisaliśmy, jeszcze to było przed finałem. Wiesz, przed finałem Polska Włochy napisałem do Olka, śliwki popisaliśmy sobie chwilkę. To było po meczu ze Słowenią. I ja mówię, to ty, ja widzę, że ty przejąłeś ostro rolę Bartka jako kapitan, i wdajesz się w te takie wszystkie dyskusje z sędzią stołkowym, no bo to, to Olek był cały czas tam przy, przy sędzim i, i dyskutował. Olek mi napisał. Tak, tak, to jest taka moja rola jako kapitana, ale też czułem, nie wiem, czy go zacytuję teraz dokładnie, czułem, że muszę to robić, bo to jak się zachowywali Słoweńcy momentami, było, było nie do zaakceptowania i skandaliczne. Co to takiego było? Bo tam widać było, tam było widać trochę złej krwi. Nie wiem, czy chodziło mu o jakąś jedną konkretną sytuację, czy o, o cały mm -hmm. Na pewno reprezentacja Słowenii, mimo że też mam w niej wielu znajomych i, i prywatnie się lubimy, to ma coś takiego, że bardzo im zależy na tym, żeby wygrywać z reprezentacją Polski. Nie wiem, czy to jest do końca spowodowane. Zwłaszcza na Mistrzostwach Europy. Ja zwłaszcza na Mistrzostwach Europy. Nie wiem, czy to Bo jest spowodowane tym, że, że dobrze im szło przez te, przez te kolejne imprezy, czy, czy czymś jeszcze, ale um, ładunek emocjonalny na meczach ze Słowenią jest zawsze wyjątkowy i większy niż, niż na meczach przeciwko innym reprezentacjom. Także... Hmm, A w czym nawet... konkretnie, powiedz mi, w czym konkretnie to się, to się przejawia? Myślę, że w momentach, w których punktacja jest na styku w końcówkach setów, gramy na przewagi albo generalnie jest sytuacja, w której jedna z drużyn mocno przegrywa, wdaje się ta frustracja i faktycznie ze Słoweńcami zdarza nam się pokłócić. Mm, nie obwiniałbym może ich o to całkowicie, bo, bo my ha, też mamy samym swoje, się zdarza, zdarza nam się. Okay. No, my też mamy swoje za uszami, bo nie lubimy, jak, jak ktoś się na nas krzywo spojrzy, albo gdzieś tam jakieś głupie słowo pod nosem powie, które, które usłyszymy. Więc potrafimy się z nimi pokłócić. Zapytasz mnie, dlaczego tak jest i dlaczego akurat z nimi? Nie wiem do końca, ale, ale jest taka tradycja. A to mnie od razu naprowadza, zanim odbierzemy kolejny telefon, bo takie rzeczy mnie bardzo interesują. Wiadomo, że są reprezentacje, z którymi e, zawsze było trochę złej krwi. Polacy mieli Iran, prawda? No był ten słynny Rosjanin, z którym e, jeszcze pewnie poprzednia reprezentacja, ta poprzednie tak, pokolenie tak. miała zawsze na pieńku. E, Mniejsza o nazwisko, niech, e, niech będzie słusznie zapomniany, bo to chyba nie była w ogóle najmądrzejsza jednostka, ale okej. Okay. E, co ciebie, a jesteś często pod siatką z racji, no, z racji pozycji na, na parkiecie, co ciebie najbardziej, ja. kiedy, kiedy po, po tej drugiej stronie siatki? No bo siatkówka jest takim sportem, no niby bezkontaktowym, ale de facto w kontakt można lekki wejść, a już to, żeby sobie spojrzeć głęboko w oczy, i, albo żeby usłyszeć właśnie jakieś docinki, to już w ogóle do tego nie, ma, nie jest wcale tak bardzo daleko. Jest to plusem i minusem, że, że siatkówka jest sportem niekontaktowym i jedyne, co możemy sobie tak naprawdę pod siatką z przeciwnikiem zrobić, to, to gdzieś tam się zbliżyć i kilka niemiłych słów sobie powiedzieć. I Fakty jesteśmy... latają między wami? Tak. się. No. No nie, się. No jest to... Ja osobiście... Męski sport, no jak każdy inny. Są emocje. Ja osobiście rzadko mi się zdarza, żeby mnie ktoś wyprowadził z równowagi. Myślę, że to jest kwestia po prostu mojego usposobienia, ale... Tak jak wspomniałyśmy, jako reprezentacja Polski mamy bardzo bogatą historię takich wymian pod siatką i, i myślę, że, że to jest okej, okay, bo to jest jednak sport i, i każdy, każdy wychodzi na boisko po to, żeby wygrać. Nie zawsze się wygrywa, towarzyszy temu często frustracja, jakieś negatywne emocje. I myślę, że nasza siatkówka stała się taka mocno dżentelmeńska i sędziowie i, i trenerzy zawsze próbują te wszystkie wymiany szybko ucinać. Yy, a ja myślę, że... że się Nasza skarzem... siatkówka w znaczeniu polska ja, Nie, jako, czy jako, jako, czy jako, jako dyscyplina, sport, jako, Aha, jako okay. sport globalny. I mm -hmm. myślę, że to mogłoby się trochę zmienić. Myślę, że powinno nam się pozwolić czasami z przeciwnikiem porozmawiać, bo mm, to jest nic złego pokłócić się czasami trochę, trochę pod siatką z przeciwnikiem, a jest to... Mocno, mocno ukrócone to przez... To mówisz ty, niespotykanie, spokojny człowiek, że powinno być więcej takiego pieprzu w tym... Myślę, myślę że powinno być więcej swobody. Okay. Może niekoniecznie mówię, że teraz każdy z każdym musi się kłócić, ale myślę, że te zasady powinny być może trochę poluzowane. Jeżeli komuś to pomaga, to, to nie powinien się przysłowiowo odwracać plecami do przeciwnika za każdym razem, jak chce coś powiedzieć, bo trochę sport też nie na tym polega. Mi się. Słuchaj, ale ja bardzo uważnie ciebie słucham. Powiedziałeś, że mnie jest, że rzadko udaje się mnie wyprowadzić z równowagi. Usłyszałem słowo rzadko. Kiedy to było i w jaki sposób się stało? Nie kiedy jestem wyszedłeś z siebie? Nie jestem w stanie ci przytoczyć, przytoczyć konkretnych przykładów. Czyli jak pewno... wychodzisz z siebie, to tracisz pamięć. <grym <grym> Albo nie było. chcę się przyznać no. po prostu. Nie, bardziej może też się trochę źle wyraziłem. Mhm. Rzadko kiedy udaje się mnie zdenerwować. Przez przeciwników, jeśli chodzi mm -hmm. o takie czyste wyprowadzenie mnie z równowagi w te negatywne emocje, bo nie mówię, że jestem odporny na jakiekolwiek emocje i, i też y, nierzadko zdarza mi się odczuwać duży stres, czy tam mm -hmm. zdenerwowanie przed, czy w trakcie meczów, ale staram się raczej takich przepychanek unikać, bo nie jest to, powiedzmy, mój styl. OK, odbieramy telefon. Ktoś jest z nami? 750, 486 65 56, warszawski numer telefonu. Kto jest z nami? Kto się dodzwonił? Halo. serwis serwus. Tutaj, Stachu, Sturniak. Chciałbym po pierwsze pogratulować. Wiadomo, wielki sukces. Wiadomo mógł... wiadomość Jak również chciałbym pozdrowić chłopaków z Polapoka, którzy również kibicowali, na pewno gratulują. I mam takie dwa pytania. Na pewno, jakby to było się tak trochę pokłócić pod siatką z takim Sprygonowem. Wiadomo. Mhm. Ulubieniec. No, a mieliśmy ponadku. go nie wymieniać, ale już dobra, Jednak, poszło. To... Poszło, tam, dobra. Tam, to, a drugie drugi pytanie. Na czym oni cię chłopie posadzili, że jesteś na wysokości smoka? Tak, to prawda. <śmiech> <śmiech> ale poczekaj, sekunda. A dlaczego uważasz, że ja jestem niższy od niego? Nie, bo smoku stoi nie. po prostu na baczność. Ja siedzę, wiesz, jak to kiedyś było w takich. Ja widziałem, jak są czasami robione wywiady w telewizjach z świadkarzami i z koszykarzami, jak oni stają na tych skrzynkach. E, tak, nie no, ale rzeczywiście posadzili się na krzesełku, które ja mam lekko. Wyżej, to prawda, ale nie jesteś najwyższym środkowym. Jak na środkowego, wręcz można powiedzieć, że jesteś niski, niskim siatkarzem. Taki karakan wręcz. No. Zdecydowanie, jeśli chodzi o, o moją pozycję, bo jak na, jak na siatkarza w ogóle, może nie jestem e, jakiś najniższy, ale mm, na mojej pozycji, czyli na środku siatki większość no. środkowych jest e, zdecydowanie wyższa ode mnie. Ja pamiętam tego, tego byłego środkowego też reprezentacji Polski, grał tutaj w Warszawie, Nowak, prawda? No to jemu ręcz mówiono, ty skacz niżej, bo blokujesz łokciami jak tak zaczyna, jak jak wyjdziesz za wyjdziesz za wysoko No bo to był kawał chłopak on tak, miał nie wie, pamiętam wiele, wiele a kilkanaście składu, dokładnie a to jest 190 wedle jednych skarbów kibica 199 mówisz sam 198 rano 199 wieczorem 198. Może, może tak być myślę, że zależnie od od tego kiedy i kto mnie akurat zmierzył to może się wahać między 98 a 99 ale. Mm, nie zmienia to faktu, że jak na środkowego nie są, to niesamowite warunki fizyczne. Mm, ale czymkolwiek ci to przeszkadza? Czy kiedykolwiek ci zabrakło tych centymetrów? Bo to, to chyba też nie... To jest pewnie timing, skoczność robi niekoniecznie centymetry tutaj grają. No pewnie, że z moim wzrostem 178 dobrym środkowym byś nie było. no ale... Muszę... Samochód. Żeby, żeby móc rywalizować z tymi wysokimi i najlepszymi, to na pewno muszę nadrabiać trochę skocznością, mm. szybkością, dynamiką generalnie, tymi swoimi atutami, które, które posiadam, czyli właśnie, właśnie to, co wymieniłem. I zdaję sobie z tego sprawę, że muszę nad tym pracować i nie mogę tego zaniedbać też, jak jestem kontuzjowany albo moje, moje zdrowie... Nie jest do końca perfekcyjne, to, to też to bardziej odczuwam, bo, mm. bo właśnie mm, jak brakuje trochę tej skoczności czy szybkości, to wtedy moja gra y, ulega znacznemu pogorszeniu. Także muszę się skupiać na tym, żeby być cały czas zdrowym. Ma najlepszy dosiężny z dwóch nóg z miejsca w reprezentacji? Zdecydowanie Kamil Semeniuk. No, nie tak? widziałem czegoś takiego jeszcze. Jestem ciekawy, kurczę, widzisz, to jest pytanie, którego nie zadałem Kamilowi Stochowi. Który z nich ma największy, na, najlepsze dosiężne, no bo to są skoczkowie narciarcy, to wiesz, że to tak, A, to, oni są tak. ledcy bardzo. To, zde to, to zdecydowanie wydaje mi się, że najgorszy z nich może być najlepszym wśród nas, <laughs> bo oni naprawdę muszą podskoczyć kawałek. To prawda. Jesteś jeszcze z nami, czy już mamy może kolejny telefon? E jak to jest? Jest już nowy jest już nowy widz, słuchać tak jak mówiłem, dzisiaj oddaję wam antenę, byście, Kuba, Kochanowski jest dla was i tylko dla was. Kto z nami, halo? Dzięki bardzo, Tomaszu. Cześć. Z tej strony Marcin. Dobry wieczór, Kubie, dobry wieczór, Tomaszu. Takie mam pytanie bardzo techniczne. Mhm. Powiedz mi, Kubie, dlaczego tak mi się wydaje, jeśli chodzi o kwestię taką taktyczną? Gracie dość niewiele takich piłek, jeśli jako, jako chodzi o, że, że ty jesteś środkowy, my myślę, że będziesz bardzo dobrze w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli jest przyjęcie dość niepewne i rozgrywający rozgrywa mniej więcej z trzeciego metra, to mały jest takich wrzutek, kiedy znajdujesz się dość daleko od siatki. Czym to jest spowodowane? Jakby, że to jest trudne do wykonania, czy wolicie inne rozwiązania praktyczne? Myślę, że jest to spowodowane tym, że nasi skrzydłowi w tych sytuacjach mają nadal bardzo wysoką skuteczność w ataku przy, przy pierwszej piłce i Granie pierwszego tempa od siatki może być charakterystyką drużyn, które trochę gorzej sobie radzą na, na skrzydłach z piłek wysokich. My sobie radzimy bardzo dobrze, także nie ma, nie ma potrzeby kombinowania przez rozgrywającego. Ma dwa silne skrzydła, rozdziela między nimi i to jest skuteczne, jak widać, więc myślę, że nie będziemy tego zmieniać. Jasne. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Ja teraz A... gratulacje. Pozdrawiam. Ale, ale to jest moment, kiedy myślę, że mogę teraz zapodać ci pierwszego ze specjalnych gości, których ani się nie bój, Zawsze będzie sympatycznie. <grym> Marcin Możdżonek, znasz człowieka. Znam człowieka. Twoja pozycja zresztą. No Nareszcie. to posłuchaj, co Marcin nagrał specjalnie <grym> dla ciebie. Tam będzie na końcu też pytanko. Też bardzo techniczne i sądzę, że w tym momencie ładnie ono tutaj nam siądzie. Marcin Możdżonek, ekspert TVP Sport w trakcie trwających tych Mistrzostw Europy. To nie jest łatwa rola, bo najczęściej, wiesz jak tam jest, oni wchodzą omówić wasze sety po secie. No to jak tam Krzysiek Ignaczak się rozgadał, to dla Możdżonek zostawało już tylko tak. Nie. I zaczynam się kolejny set. Posłuchajcie, Marcin Możdżonek prosto dla Kuby. Cześć Smoku, cześć Kuba, cześć wszystkim eee, Kuba, Smoku mnie poprosił, żebym zadał ci jakieś pytanie, jak to starszy kolega młodszemu jak to środkowi, środkowemu ale ja nie jestem w stanie żadnego sensownego wymyślić ja mogę powiedzieć tylko jedno że to co wyprawiacie z Huberem to jest coś niesamowitego przyjemność na to patrzeć i ja jakbym teraz grał to mogłem ewentualnie buty nosić albo, albo bidony z wodą gratuluję, świetna postawa, gracie kapitalnie jesteście pewni siebie, wiecie co robicie na boisku nic, nie ma w tym żadnej przypadkowości idziecie jak po swoje życzę wam jednego życzę wam tylko zdrowia, żebyście wytrzymali w tym bo jak będziecie mieć zdrowie to dojedziecie do Paryża bez żadnych problemów a i w Paryżu też będzie bardzo dobrze trzymam kciuki ale jeżeli już jakieś stricte siatkarskie pytanie ma paść, to może powiedz ludziom, bo często słyszę takie pytania, a dlaczego nie gramy na przykład krótkiej z tyłu, albo bardzo często przesunięty, dlaczego nie ma kombinacji. Ja się domyślam, ale jak ty to wyjaśnisz, to, to będzie dużo lepiej brzmiało. Zdrówka, powodzenia, cześć. Mm. Tyle Marcin Moszczonek. Dzięki Marcin za miłe słowa, bardzo, bardzo miło to usłyszeć. Mm. No to zacznę od odpowiedzi może na to pytanie mm. i myślę, że to będzie bardzo podobna odpowiedź do tego, co, co mówiłem przed chwilą. Rozgrywający tak układa grę, żeby drużyna była najskuteczniejsza. I Marcin wymyślił to sobie w ten sposób, że te określone piłki przynoszą nam najwięcej korzyści, więc dlatego, tych, dlatego te określone piłki będziemy grali najczęściej nie ma w tym żadnej filozofii. Jeśli chodzi o, w ogóle o naszego rozgrywającego Marcina Janusza, to on bardzo ma taki umysł bardzo analityczny i. Każda akcja jest częścią sekwencji, wszystko jest po coś, on układa sobie grę od początku do końca i to, że gramy głównie przy sobie, mniej tych, właśnie tak jak powiedział ktoś, zadając pytanie Marcinowi, czy z tyłu, czy, czy tych piłek odsuniętych, myślę, że to jest częścią systemu, który, który Marcin sobie opracował i który działa, więc na pewno nikt nie będzie miał do niego pretensji, że akurat tak to wygląda. Muszę ci powiedzieć, że zadzwoniłem potem do Mosjczona i go zapytałem, ty się domyślasz, no a jak sądzisz właśnie, czego się domyślasz? I taka właśnie była dokładnie jego, jego odpowiedź. Mówi, słuchaj, oni grają tak perfekcyjną siatkówkę i Janusz ma takie, Marcin Janusz ma takie możliwości i ma tak, pewnych, ma tak pewne skrzydła ataku, że po prostu nie ma potrzeby, Kombinować za nad trochę, wiesz. No teraz to już ja dodaję. Lewa noga przez prawe ucho, żeby zdobywać punkty. bo są po prostu te najprostsze rozwiązania. Najlepsze wystarczy być blisko siebie i punktujemy i po prostu punktujemy. Możdż on powiedział mi już tak poza wszystkim, bo on nie może się was nachwalić w ogóle. Mówi, wiesz co trudno tutaj do tej różnej jakkolwiek się przyczepić. Mówi, wydaje mi się, że yy, jego pokolenie to była to była inna bajka. Mówi, wydawało mi się, że że zespół sprzed kilku lat, to już jest blisko perfekcji, a teraz już wiem, że dzisiaj tamta drużyna sprzed kilku nawet sezonów nijak nie może się porównywać z zespołem, który jest teraz. Może on uważa, być może to jest, wiesz, to, tobie nie będzie zręcznie się do tego jakoś, jakoś odnieść, ale że to jest naprawdę siatkówka bardzo bliska perfekcji, że naprawdę niewiele można tutaj już coś, yy, można poprawić. Wiem, trener Grbicz by się nie zgodził. Dokładnie to chciałem <grym> powiedzieć, że mm, trener nie obejrzy pewnie tego wywiadu Nasz, i, tak, i na szczęście no. niech go nie ogląda, bo złapałby się za głowę za te postulaty, które tutaj się pojawiają. Nikola, kako ty se imajesz? No <grym> zalizaj kosu. Dobre. No. Yy, myślę, że żadna z drużyn... E, nie może, się, nie może się zbliżyć do perfekcji. Zawsze jest coś, co da się zrobić lepiej, zawsze jest coś, co da się zrobić szybciej, zawsze jest coś, co da się zrobić może nawet w ładniejszym stylu. I nasza rola jest taka, żeby, żeby starać się zbliżać do tej perfekcji, ale to jest jakby droga sama w sobie, do której. Do celu nie można dojść. No, bo tak zawsze masz przeciwnika po drugiej stronie siatki. To nie jest coś. przeciwnik po drugiej siatki, ale twoim największym przeciwnikiem w tej drodze jesteś ty sam. Mhm. I, I myślę, że na tym trzeba się skupić najbardziej, żeby poprawiać swoje umiejętności i jako jednostki, i jako drużyny. A, a tak jak mówię, nie da się dojść do takiej formy, żeby wszystko robić perfekcyjnie, bo jesteśmy tylko ludźmi. No dobra, to pociągnę to. Skoro jesteś trenerem Grbiciem, wiesz, co on wam mówi, wiesz, na co zwraca uwagę, to nawet nie wchodząc za bardzo w nazwiska, powiedz mi, to w czym ta drużyna ma największe rezerwy jeszcze? Na co zwraca uwagę ten Grbic? To jest naprawdę trudne pytanie, szczególnie po, po tym turnieju. Musiałbym się. A widzisz, i sam sobie się, teraz zaprzeczasz. No. Nie do końca, bo. Aha, bo w każdym meczu było coś co innego. Jest, co, jest, co jest w mojej głowie? W mojej głowie no. jest to, że zagraliśmy bardzo równą siatkówkę. Mhm. W każdym elemencie moze, możemy zagrać na pewno jeszcze lepiej, ale generalnie w mojej ocenie graliśmy bardzo równą siatkówkę we wszystkich elementach, we wszystkich elementach graliśmy dobrze. Mm -hmm. I, I tak jak mówisz, zawsze jest tak, że w jednym meczu mm, przeważał będzie blok, w drugim meczu przeważała będzie zagrywka, w trzecim meczu y, podbijemy 50 piłek w obronie i, i przeciwnik nie będzie, nie będzie w stanie wynieść tej swojej skuteczności w ataku na wysoki poziom. Także. To się wszystko po kolei składa na to, że gramy kompletną siatkówkę. Myślę, że możemy być lepsi we wszystkim, mm, ale, ale tak jak mówię, to jest część tej filozofii, którą trener w nas zaszczepia: że nie, nie możemy zadowolić się tym, co mamy, musimy się rozwijać we wszystkim, bo, bo tak jak powiedziałem, we wszystkim na pewno. Da się zrobić jeszcze jeden kroczek do przodu. E, kto się tym razem do nas dodzwonił? Halo, kto jest z nami w dzisiejszym hate Parku? Kuba Kochanowski, mistrz Europy, razem z wami. A, po, e, przepraszam, zanim hello, się. Hello. Cześć, cześć, poczekaj, zanim się przedstawisz. Chłopaki, e, dajcie nam tutaj jakieś kubki, bo nas zostawiliście bez. E, mam wodę, ale przecież z, z, prosto z bana nie będziemy pić. No, ja to jeszcze mam swój stary kubek, ale Kuba nie ma nic. Także przynieście, proszę i już oddaję Ci głos. Cześć, Piotrek. Pojawy. Cześć Piotrek. Gratulacje dla Jakuba oczywiście wielkie dla drużyny. Dwa pytania. Po pierwsze dlaczego grasz z tą czarną opaską na Bicku Czemu to ma służyć? I drugie czy lubisz kaszankę? Czy lubisz czy kaszankę? Lubisz kaszankę? Tak. O. To zacznę od tej kaszanki bo jej bardzo nie lubię. <śmiech> <śmiech> Więc nie absolutnie nie lubię kaszanki. Co, że to, że, że, na, że nawet z kubulką. No. Hmm, może być może. Takie były początki tego, że nie lubię kaszanki, że się dowiedziałem. Najpierw dowiedziałem się, z czego jest, a dopiero potem jej spróbowałem, ale po prostu jakoś nie wiem. Nie, nie, to nie są moje smaki. Nie smakuje mi kaszanka, bardzo mi przykro. Mm -hmm. Jeśli chodzi o tą opaskę, to jest pulsometr. Który, który działa z aplikacją w telefonie, która pozwala mi gdzieś tam monitorować siebie przez 24 godziny, żeby wiedzieć, jak pracuję, jak odpoczywam, generalnie co się dzieje z moim organizmem. No i wielkiej filozofii w sumie w tym nie ma. To jest no, ale to czyta ci i Ale ty uchodzisz poza Tak, 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 to jest to. Mhm. Pulsometr firmy, która nie wykupiła lokowania produktu, więc nie więc powiem nie jaka. To jest, jaka to jest firma, ale i rzeczywiście zwracasz na to uwagę i wierzysz to, co tam, co tam widzisz. On monitoruje raz, raz, tak samo twój, twój sen? Tak. A to, czy, czy, jesteś, czy będziesz tak jak Lewy, wiesz, Robert Lewandowski, bo on nawet sobie w pewnym momencie zatrudnił specjalistę od, od snu chociażby. Są takowi. Są tak. Myślę, że aż tak daleko nie zabrnę, bo mm. pewnie nie będzie mi to potrzebne. Mm -hmm. Ale zacząłem tego używać w ogóle z takiej czystej ciekawości, żeby zobaczyć jak to wygląda na przełomie tygodnia, bo my w siatkówce mamy przed meczem takie pewnie zresztą jak w każdym sporcie cykle, mikrocykle treningowe do meczu. Początek tygodnia na dużych obciążeniach, potem schodzimy, schodzimy i gdzieś tam pod koniec tygodnia gramy mecz, jeżeli mamy ten komfort, że, że gramy raz w tygodniu, co się w przyszłym sezonie podobno zmieni. Hmm, ale, ale tak, faktycznie jest to ciekawe zobaczyć, co się, jak organizm pracuje, jak, jak organizm odpoczywa, jak to wygląda w nocy, jak, jaka jest jakość snu też co dokładnie, jak, jakie dokładnie rzeczy wpływają na poprawienie jakości snu, na pogorszenie jakości snu, to jak ktoś się chce czegoś o sobie dowiedzieć i poprawić gdzieś tam może szczególnie tą część odpoczynku między treningami, to, to bardzo polecam sobie w coś, coś takiego zainwestować, bo można się o sobie ciekawych rzeczy dowiedzieć. Ja też mam taki zegarek, też to monitoruję, ale też nie wykupili Product Placement, więc też nie powiem, jakiej to jest, to jakiej może, to jest firmy. Może Posłuchaj, was to ale tym razem. Dobrze, skoro jesteśmy przy technikaliach, teraz muszę ci powiedzieć, zatem o patrz, idzie dla ciebie, idzie dla ciebie kubeczek. Dzięki Natalia. Bardzo nam miło. Słuchaj, mamy tutaj, proszę bardzo, jaki wolisz? Ty masz kubek ze Smokowskim, nie, to ze Smokowskim to może ja, a tu masz kubek ze Stanowskim, Smokowskim, Polem i Borkiem. To masz, może? Ten. Dziękuję bardzo. Słuchaj, e, chciałbym Ciebie zapytać, mamy tutaj piłkę, akurat nie jest taka pewnie piłka, jak gracie na Mistrzostwach Europy ani na Mistrzostwach Świata, to jest piłka kipsty, jesteś ambasadorem Decathlonu, więc tutaj mamy piłkę, piłkę e, Decathlonu już podpisaną przez Ciebie. Notabene, chcę Wam powiedzieć, że e, Właśnie otwarto nowy sklep dekatlonu na ulicy mi, Polna 11 w samym centrum Warszawy, taki mały sklep, ale jest on o tyle fajny, że tam jest taki hologram. Widziałeś go już? Widziałem, jest tam hologram między innymi wszystkich wszystkich ludzi, którzy, którzy są z, z dekatlonem, czyli jesteś jest Karol Zalewski. Jest Marcin Lewandowski między innymi. No i między innymi jesteś właśnie ty. I tam można sobie zobaczyć ten hologram Kuby Kochanowskiego tam w kilku pozach, ale jesteś jeden do jednego. Także można zobaczyć sobie, jakim tak naprawdę tak, karakanem, bardzo. jak już ustaliliśmy, jest, <grym> jest Kuba Kochanowski. Ale teraz nie, posłuchaj. Pisze do mnie inny środkowy bloku. Łukasz Kadziewicz. To samo po, wiesz, pokolenie, co, co możczo. Ja mówię mu, Kadziu, weź mi coś tutaj, opowiedz o, o technice e, Kuby. No, i Kadziu mi zaczyna opowiadać, nie, no, technika indywidualna to po prostu jest top, wszystko umie absolutnie na bardzo wysokim poziomie. I tutaj użył słów, i teraz poczekam: muszę założyć okulary, muszę to przeczytać, bo przecież nie zapamiętam takich rzeczy starych. Mówi mi tak, nie, no, to jest fenomen, naprawdę met, z metką fenomenu, zresztą już gra od, od małego, od młodego, to już sobie ustaliśmy na początku, na początku programu. Nie ma słabych elementów i teraz jeśli chodzi o, o, o to, to mnie zaintrygowało w tym wszystkim. Ma i zewnętrzne, i wewnętrzne ułożenie, potrafi przełożyć przez bark. Bardzo fajne zdanie, masz tę piłkę i pokaż mi, co to znaczy. Mogę się domyślać, z pewnością nawet prawdopodobnie wiem, ale chciałbym, żebyś mi to pokazał, bo to jest bardzo fajna taka siatkarska nowo, nowomowa. Ma i zewnętrzne, i wewnętrzne ułożenie, potrafi przełożyć przez bark. Mógłbyś nam to zaprezentować na tej piłce? I zewnętrzne i wewnętrzne ułożenie. Myślę, że chodzi mu to o, chodzi mu tutaj o, o to, że o technikę i o tą stronę mentalną, jeśli chodzi o, o granie o generalnie o bycie sportowcem, o granie w siatkówkę. To przełożenie przez BARK to jest. Aha, nie jest? Ta... Aha, bo ja myślałem, że zewnętrzne i wewnętrzne ułożenie to jest z piłką, że jest jakiś ten. I jeśli chodziło mu o, o zewnętrzne i wewnętrzne ułożenie piwki, to bardzo mi przykro, ale ja też nie wiem o co chodzi. <laughs> tak to interpretuję, że wydaje mi się, że chodzi mu o to, że, że docenia mnie jako zawodnika wyszkolonego technicznie, za co łukasz bardzo dziękuję, ale myślę, że też troszeczkę poprzesadzał. Mhm. Mm, i, nie, a to wewnętrz... jest Kaciu jest krytyczny, naprawdę. Gdyby było coś, nie halo, to by to mi powiedział. Zwłaszcza na Poza anteniu, bo wiedziałby, żebym go nie sprzedał. Oczywiście, żebym go sprzedał. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Dobra. A jeśli chodzi o. A o to przełożenie przez bark. Potrafi przełożyć przez bark. Przełożenie przez bark myślę, że chodzi mu o, o atak w kierunku pierwszej strefy, czyli w moje, z mojej perspektywy, atakującego w moje, w moje lewo. Mhm. Bo zazwyczaj y, większość środkowych, w tym ja. I nachodząc do ataku idę w kierunku rozgrywającego, lekko lewym barkiem skierowany do siatki, czyli jakby na wprost strefy numer 5, czyli w moje prawo. Mm -hmm. I przełożenie przez bark, tak jak się Łukasz wyraził, to wydaje mi się, że chodzi mu po prostu o atak do jedynki, czyli w moje lewo, gdzie piłkę mam przed sobą, muszę skierować ją nad swoim lewym barkiem w moją, w moją lewą stronę i myślę że, myślę, że o to mu chodzi. To jest trudny, dodajmy, to jest trudny element techniczny do opanowania dla, dla siatkarza. Tak, nie myślę, że to zależy bardzo od charakterystyki yy, środkowego, bo są, myślę, że w mocnym uproszczeniu można powiedzieć, że są dwie charakterystyki yy, ataku. Atakujący, środkowi atakujący, którzy szukają ostrych kierunków, czyli próbują ominąć blok z lewej albo z prawej strony, czyli mm. gdzieś tam kierują piłkę w okolicach trzeciego, czwartego metra. I, I środkowi, którzy przeważają warunkami fizycznymi, są bardzo wysoko nad siatką, nie muszą kierować tych piłek po tak ostrych kątach, bo mogą sobie pozwolić na atak nad blokiem po prostu gdzieś tam przed siebie, w kierunku piątej czy szóstej strefy, czyli nie muszą myśleć o tym, żeby. Od tego bloku uciekać, bo ten blok po prostu im nie zagraża tak bardzo, jak nam, konusom. <grystanie> Zapytał ktoś Krystian na czasie. Aha, nie, czekaj, to pytanie Krystiana to, to, to jeszcze za chwilkę, bo ono też jest dosyć zabawne, mogę od razu je zadać. Czy jeżeli zdobędziecie złoty medal w Paryżu, to czy wszyscy zrobicie się na kurka? W sensie, na no, Wiadomo, no, wiadomo o co chodzi. <grystanie> Myślę, że jakbyś teraz tym chłopakom zaproponował, że za obcięcie to włosów, zrobią. to, to hmm. tutaj w 15 minut wszyscy by się zjechali i te włosy obcięli. Okay. Myślę, że na pewno będziemy to w jakiś sposób celebrować, nie wiem czy dokładnie w taki. Jeśli by się udało, ale, ale myślę, że gdzieś tam w. Aże byłoby fajne ewentualnej przypływie euforii. Wszyscy na Kożaka się zrobi. Nie, nie, nie wykluczam takiej sytuacji. Jest jeszcze drugie pytanie, które ktoś tutaj zadał na czacie. Przepraszam, nie zacytuję cię z imienia, bo, bo nie mogę znaleźć teraz tego, tego Twita, ale tego wpisu na czacie, ale właśnie o najtrudniej, o, o naj, czy Gianelli, bo mówię tutaj o konkretnie o Włochu. Czy to jest najtrudniejszy do rozszyfrowania rozgrywający, przy jakim, przeciwko któremu przyszło ci grać? A ja to rozszerzę. E, rozgrywający, z którym ci się najlepiej gra, z którym się najlepiej rozumiesz. I tu od razu podpowiedź z Instagrama od jednego z kibiców. I dlaczego jest to toniu T. na przykład. Nie? To... Pierwsza część pytania, czyli o, o Gianellim. To jest, yy, myślę, że zdecydowanie jeden z najlepszych rozgrywających na świecie w tym momencie. I, i faktycznie przeciwko, przeciwko niemu gra się, gra się dość ciężko. A tu jest też jedna taka ciekawostka, która pewnie jest nieintuicyjna, że zazwyczaj przynajmniej ja tak mam, przeciwko wysokim rozgrywającym gra się trudniej yy, niż przeciwko niskim. I z mojej perspektywy tak to wygląda, że. Jak rozgrywający jest niski, można go y, tym widzeniem peryferyjnym jakby zobaczyć całą jego posturę ciała w momencie odbicia piłki i coś może ci podpowiedzieć, gdzie ona mniej więcej zostanie odbita. A Gianelli łapie piłkę, jest bardzo wysoki, bardzo wysoko skacze, ma bardzo długie ręce i łapie piłkę na tyle wysoko, że trzeba mocno zadrzeć głowę, i nie jesteś w stanie już wyhaczyć może tych takich poszczególnych rzeczy, które mogą ci delikatnie podpowiedzieć, w którą stronę pójdzie wystawa. Niesamowite. Jest mhm. to... A i tak masz na to przecież ułamek sekundy. Jest to naprawdę. Delikatny szczegół, który, hmm. który robi różnicę. Nawet nie wiem, czy on sobie zdaje z tego sprawę, że z perspektywy środkowej tak to wygląda, ale, ale jest to. Na szczęście istnieje, jest to istnieje prawdopodobieństwo, że też tego programu Giannelli dzisiaj akurat nie, nie ogląda wśród tych 14 tysięcy ludzi, którzy nas, którzy nas oglądają. Ale czy to jest ten najtrudniejszy taki do, 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 do przeczytania? rozgrywający, czy masz jakichś takich zawodników, przy którym jak wiesz, że jak wyjdziesz na nich, natomiast to, kurde, no dzisiaj znowu będą męki pańskie z nim, no? Mm, faktycznie, grając przeciwko reprezentacji Włoch, mam, mam duży szacunek do mm -hmm. tego jak Gradianelli I, i myślę, że w ostatnich latach to właśnie on gdzieś tam sprawił mi najwięcej problemów w takim czysto może niekoniecznie rozszyfrowaniu go, bo to nie jest moja rola, ja tylko y, śledzę gameplan, plan, który przygotowuje nam sztab szkoleniowy. Mm -hmm. To trener jest, trener ze swoim sztabem, jest od tego, żeby, żeby taktycznie rozpracować rozgrywającego. Ale jeśli chodzi o technikę odbicia i o to o techniczne rzeczy, które, które on wykonuje, to faktycznie chyba on jest w tym momencie najcięższy do rozszyfrowania. No a człowiek po twojej stronie siatki, z którym rozumiesz się w ciemno? Hmm. Wydaje mi się, że nie mam kogoś, z kim się nie rozumiem, że jestem na tyle, przynajmniej staram się być, to w ogóle jest dla mnie bardzo ważne, żeby być na tyle elastycznym, żeby nie być dla rozgrywającego problemem, więc mm -hmm. wydaje mi się, że jak będę miał odpowiednią ilość powtórzeń, bo to jest dla mnie też bardzo ważne, żeby, żeby odpowiednią ilość powtórzeń mieć na doszlifowanie danego elementu, niezależnie od czego to jest, to mi daje pewność siebie właśnie ilość wykonanych powtórzeń. Wydaje mi się, że jak dostanę odpowiednią ilość powtórzeń z kimkolwiek, to wypracuję jakiś schemat, który będzie działał. K Przynajmniej mam taką nadzieję. C to A są z Tobą w ogóle jakiekolwiek problemy? Wtedy <grym> <grym> by trzeba było mojej narzeczonej zapytać. <grym> A dlaczego cię nazywają Złotych Chłopak? Znowu to jest pytanie, które się pojawia. Słuchaj z miejscowości Jawor. Aleksander pyta. I uwaga, prawdopodobnie pyta o to również. Jagoda. Tylko on mnie tak nazywa chciałbym zaznaczyć, okay. że, że to to jest przydomek nadany mi Złotych przez chłopak. niego złoty chłopak Olek śliwka od razu, bo żeby Olek jeszcze śliwka. to żeby było to było jasne tak nawiązuje, nawiązuje do tego, że, no, że kilka finałów w życiu grałem kilka wygrałem kilka przegrałem, ale chyba zależy zależy mu na tym żeby. W, tym wskazać, że, że mam kilka złotych medali na koncie, mimo, że on ma więcej, hmm. ale jakoś Paniaczka, tak a ty lubi... Jak do niego mówisz? <głos》>, nie mówię do niego w żaden specyficzny <głos》>. sposób. Mówię do niego po prostu, po prostu Olo. Słuchaj, to Ola... A i, może, a i może właśnie zacznę do niego mówić Golden Boy, bo a. faktycznie e, on mi tak mówi, 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 a to on ma wiele więcej złotych medali tak? na koncie niż ja. A jest. chcesz go posłuchać? Co ma ci do powiedzenia? Puszczaj. Tak, dawaj, uwaga. Aleksander Śliwka, e, proszę państwa, proszę państwa. Tutaj nie ma oszukaństwa. Już teraz oglądamy i słuchamy. Cześć Kuba, złotych chłopaku, e, Mam dla ciebie pytanie, trochę rozpocząć, rozpocząć dyskusję, z którym rozgrywającym gracie się najlepiej dlaczego. E, porównaj tych najlepszych, z którymi z którym, z którym miałeś przyjemność grać i, i chętnie, chętnie wysłucham, co tam poopowiadasz o tych piłkach na środek. I druga sprawa, też, też pytanie, pytanie od fanki tutaj. Kto jest twoją ulubioną sąsiadką, był twoją ulubioną sąsiadką? Pozdrawiamy. No to pierwsze pytanie już mamy rozkminione. Pierwsze pytanie mamy rozkminione. Drugie pytanie jest, jest właśnie na tyle ciekawe, że, że ta fanka, która zapytała o to, to jest narzeczona Olka Śliwki, bo byliśmy przez rok sąsiadami, mieszkaliśmy w, w, moich, w czasach, w których grałem ten jeden sezon w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. To właśnie byliśmy sąsiadami. Ja mieszkałem na parterze, on mieszkał na pierwszym piętrze. Także dużo czasu ze sobą spędzaliśmy. Też Jagoda, jagodzie zdarzało się zaopiekować moim psem w trakcie meczów wyjazdowych, kiedy ja nie mogłem tego zrobić, za co bardzo dziękuję. Jak A ma, jakiego masz pieska? Go, rasy? Golden Retriever. Ach, piękne, goldeny. Piękne, piękne. Takie, takie gapy. wielkie. też miałem goldenki. No, Najlepsze. Ale jego czekoladowy, beżowy czy ja jak śnieg. Tak? Tak. A to suczka, suczka. Jak się łabi? Kiara. Kiara, tak. To o co... najlepszy pies. Tak? No. najlepszy. Dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo szanuję. Pozdrawiamy oczywiście Jagodę. Pozdrawiamy Jagodę. Pozdrawiamy Olka, dzięki za pytanie. Jeszcze się z niego rozliczymy. <laughs> 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 e, oczywiście Jagodę też możecie zobaczyć. Jagoda też u nas kiedyś była w kanale sportowym, bo kiedy Oleg był gościem Hate Parku, to chyba było po wygraniu Ligi Mistrzów wydaje mi się przez, przez jego klub to wtedy wpadł razem z jagodą i nawet jagodę namówiliśmy do tego żeby wpadła do naszego studia mamy pytanie kto jest z nami Halo, dobry wieczór panowie Michał Andrychowa się kłania cześć. Cześć, cześć, mam proste zadanie dla dla Kuby a w zasadzie pytanie zadanie, chciałbym żeby. Pomógł kibicom piłkarskim wyjaśnić, dlaczego kadrze piłkarskie jest potrzebny teraz taki trener, jakim, jakim był Wital Heinen dla siatkarzy. Bo się dobrze pamiętam, przejmował kadrę po, po Fefe de Georgine, gdzie byliśmy w delikatnym dołku. No i myślę, że z tego, co, co czytałem w internecie, słyszałem, gdzieś, Boże, bardziej atmosferą niż warsztatem wyciągną tą kadrę na wyższy poziom. I, I może pan Tomek będzie nam w stanie wtedy dodać jakiegoś piłkarskiego odpowiednika, piłkarskiego trenera. Witala w tej dyscyplinie. Muszę ci powiedzieć, że twój wspominany tutaj rzeczony Olek też powiedział, jak chcesz troszeczkę spodymić, to weź, wyciągnij temat siatkówka, a piłka nożna. Piłka nożna, a siatkówka. No. Kurczę, naprawdę nie jestem najodpowiedniejszą osobą, żeby wejść w taką dyskusję, bo, no bo się po prostu nie znam na piłce nożnej. Mogę się... Ale znasz się na trenerach siatkarskich. Znam się na trenerach siatkarskich i mogę opowiedzieć, co Vital Heinen zrobił z naszą reprezentacją w 2018 roku. Było tak, że trener De Giorgi, który jest teraz trenerem reprezentacji Włoch, bardzo mocno postawił na, na takie żołnierskie zasady i na, na bardzo ciężki trening. I bardzo wydłużył nam okres przygotowawczy do Mistrzostw Europy. To było w 2017 roku. I po prostu trenowaliśmy tak ciężko, że. Wydaje mi się, że powoli z dnia na dzień troszeczkę zabijał w nas tą taką pasję do, do tego, żeby codziennie przychodzić na, na każdy następny trening, żeby, żeby polepszać swoje umiejętności. Przyszedł w 2017 roku, mieliśmy Mistrzostwa Europy u siebie, przegraliśmy ze Słowenią, wyeliminowali nas z turnieju i. I przyszła rewolucja właśnie w postaci Witala Heinena, który w ogóle na tle wszystkich trenerów, z którymi ja do tej pory miałem do czynienia, jest bardzo wyjątkowy pod względem swojej, swojej pracy z grupą. Mocno postawił na to, żeby, żeby być nie tylko naszym trenerem, ale też trochę psychologiem. Bardzo dużo z nami rozmawiał, bardzo starał się zrozumieć, jakie ta kadra ma problemy. I też zupełnie inaczej podszedł do tematu treningowego. Trenowaliśmy o wiele krócej i to naprawdę o wiele krócej. W sensie? Jak sensie. to czasowo wyglądało? I moja rekordowa jednostka za trenera De Giorgiego wynosiła 4 godziny i 20 minut na sali. I, I to jest coś. Można to, mieć to, dość. To jest coś niespotykanego, Aha. bo tak, tak się w siatkówce nie trenuje. Przynajmniej nawet mhm. z tego, co zdążyłem się zorientować, to nawet on już tak nie trenuje. Mhm. Myślę, że gdzieś tam, nawet on się zmęczył. Nawet, <laughs> nawet on gdzieś tam zrozumiał, że może nie tędy droga. Ym, a, a przyszedł Vital Heinen, który nam robił godzinę 45 treningów, bardzo in intensywnych i o bardzo. Dobrej atmosferze pod tym względem, że on dbał o to, żebyśmy my czerpali dużą radość z tego, co się dzieje na hali. I to się automatycznie przełożyło na nasze większe zaangażowanie, na to, że ta grupa się mocno ze sobą zżyła, na atmosferę itd., itd. I to potem poprowadziło nas do, on nas poprowadził właśnie w ten sposób do Mistrzostwa Świata w 2018 roku. Jeśli chodzi o kadrę naszych piłkarzy. Nie wiem, nie wiem, co tam się dzieje, no nie śledzę za bardzo, nie. jedyne co, co wiem, to co słyszę w autokarze jadąc na mecz albo, albo, albo z meczu, że, że chłopaki może sportowo przechodzą teraz delikatny kryzys, ale to jest sport i są wzloty, są upadki, mam nadzieję, z całego serca im kibicuję, żeby, żeby ten kryzys zażegnali i żeby wrócili na, na zwycięską ścieżkę. Doktor Kuźniak pyta, Smoku zapytaj, czy były zgrzyty podczas podziału premii od rządu, a nie, czekaj. <laughs> do świadkarzy. A, Dobre. <laughs> nie, tutaj. Pan <nikogo> <laughs> chyba niczego nie obiecywał. Ale słuchaj, wracając do... Przepraszam, bo może jeszcze jesteś, czy nie? Czy już chyba nasz będziemy mieli kolejnego, kolejnego, yy, kolejnego słuchacza? Ale ja pociągnę trochę ten wątek. Dzisiaj Mateusz z Dębicy, Mateusz Borek, podczas, tego, podczas porannego programu trochę porozmawialiśmy o waszym złotym medalu. I trochę porozmawialiśmy właśnie, i były takie porównania między, między siatkarzami a piłkarzami, którymi nie idzie. I no, no wydaje nam się, ale absolutnie możesz, możesz na to patrzeć inaczej, że siatkówka, w której no po tym jak, ma, jak, 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 Rosja, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, Liga Rosyjska przestała być w związku z tym ligą, do której się jeździ, to de facto... Topowe ligi są dwie, polska liga i włoska liga. Co za tym idzie, topowi zawodnicy świata, ale może nawet przede wszystkim topowi trenerzy świata, wszyscy wcześniej, później, aktualnie, ale pracowali, pracują albo będą pracować w naszej idze. Zawodnicy pokroju Kochanowskiego i wszystkich innych, wszyscy mieliście okazję dotknąć tego. Światkarskiego Guardiole, Murinio, Ancelottiego. To są trenerzy piłkarzy, jakbyś tak. <grymianie> 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 Aż tak to nie? Tak <grymianie> to nie, nie Aż no widzę, ty, że śmieję się, śmieję się żartuję sobie, ale że, wiesz, no jednak tu jest zasadnicza i gigantyczna różnica. Wy cały czas dotykacie, będąc w naszej lidze, topowego poziomu swojej dyscypliny sportu. Nie jest tajemnicą, że. Silna liga oznacza silną reprezentację. I my na co dzień, od początku naszej seniorskiej kariery, mieliśmy okazję i musieliśmy rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie. Pracowaliśmy z najlepszymi trenerami na świecie, tak jak powiedziałeś, więc, chcąc, nie chcąc, nasze umiejętności rosną szybciej od wychowanków krajów, które nie mają tak silnej ligi i muszą szukać sobie miejsca za granicą. A za granicą jest tak, w większości, lig w Europie, że jest limit obcokrajowców, więc jeżeli pochodzisz z kraju, w którym nie ma silnej ligi, musisz się już na etapie wyjazdu z kraju mocno wyróżniać, żeby zapewnić sobie miejsce w wyjściowym składzie w lidze zagranicznej, czyli mm -hmm. na przykład w Polsce, więc... Ale Pod to tym też... względem mamy szczęście, że ta nasza liga jest bardzo silna. I... Jasne, ale taki kij też ma dwa końce, bo naprawdę topowi zawodnicy zagraniczni przyjeżdżają do naszej ligi. Rozumiem, że się można od nich dużo nauczyć, ale oni ci zabierają miejsce w składzie. Nie? Hmm. Dlatego jest ta zasada, która I nie grasz. która chroni zawodników pochodzących z tego kraju, w mm -hmm. tym przypadku, która chroni nas Polaków, na boisku może znajdować się trzech zagranicznych zawodników i, i nie ma zmiły. No niemniej mógłbyś, mógłbyś być tym zawodnikiem, który ma jest zablokowany przez topowego obcokrajowca i. No, i, i to ty musisz sobie szukać wtedy innego. Zgadza roku. się, ale to też pobudza mocno rywalizację w drużynie, a rywalizacja jest największym motorem napędowym rozwoju i, i podnoszenia tych swoich umiejętności, hmm. więc wydaje mi się, że mimo wszystko nie bez powodu jest to tak skonstruowane, że wywiera i daje zagranicznym gwiazdom i trenerom szansę pracy w Polsce i rywalizowanie z najlepszymi, ale też zmusza nas Polaków do tego, żeby walczyć o swoje i przez to podnosić, podnosić swoje umiejętności, dając jednocześnie szansę na rywalizację na najwyższym poziomie, nie wyjeżdżając z kraju. I myślę, że to jest to jest po prostu wielkie szczęście, że urodziliśmy się Polakami. My siatkarze urodziliśmy się Polakami i mamy tak silną ligę, bo Jestem przekonany, że gdyby ta liga nie była tak silna, to reprezentacja też naturalnie byłaby słabsza. Ja ten wątek jeszcze pociągnę za kilka minut, już po odebraniu telefonu, ale teraz zadam ci, bo popatrz, miało być 11 razy poruszony wątek Igrzysk Olimpijskich, a nie było jeszcze raz, więc niech będzie ten, ten, ten raz pierwszy. Skoro jest tak znakomicie, skoro mamy tak fenomenalną ligę, skoro nasze kluby regularnie rok w rok zdobywają, wygrywają Ligę Mistrzów, a wy jako reprezentacja kosicie medale. No to dlaczego nie ma tego cholernego medalu olimpijskiego? I ja teraz rozumiem, że nie możesz odpowiadać za 32 lata, za trzy pokolenia czy cztery pokolenia siatkarzy, bo możesz odpowiadać tylko za ostatnich y, kilka lat i, i w ten sposób y, diagnozować, powiem ci tak, wiem, że odpowiadałeś na to pytanie sto razy. Y, y, zaakceptuję każdą odpowiedź poza jedną. No wiesz, pech tego śmego i owego. Więc dawaj. Jeśli mam być szczery, tak, to tylko. gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to, już byś ten medal. to bym wszystko powiedział. <głos> <głos> nie, wiem, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Faktycznie yy, myślę, że jest milion różnych czynników, które mają na to wpływ. Niestety w ostatnich latach działo się tak, że, że nawet do tej strefy medalowej polska reprezentacja nie wchodziła. Yy, nie potrafię tego zdiagnozować. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Yy, jedyne co. Co mogę teraz powiedzieć, to mm. to, że zdajemy sobie z tego sprawę i robimy wszystko już od wielu, wielu, wielu miesięcy, żeby w przyszłym roku było inaczej. No bo wiesz, bo to wygląda yy, znów patrząc z boku i znając psychikę ludzką, yy, wygląda na to, jakby raz ci się powinien noga w ćwierć drugi raz ci się powinien noga w ćwierć finale. To, to już za każdym razem, jak dochodzi do tego ćwierćfinału, to nagle dostajesz. <kuh> I jest, Myślę, że jest, to jest, I jest spinaker. Myślę, że stres jest ludzką reakcją na takie Jasne. rzeczy. I, pewnie czym i na innym pewno byłoby odpaść on... gdzieś na, na etapie fazy grupowej niż za każdym razem ćwierćwina, wiesz. Na pewno. No. Myś... Nie jestem w stanie ci... Rozumiem, o co mnie pytasz. Nie tak. jestem w stanie ci odpowiedzieć, czy chodzi tylko i wyłącznie o, o głowę i o nasz stres i o nasze podejście do tego meczu. Mm, na pewno jest... Tak, że mieliśmy już małą klątwę w postaci tej Słowenii na Mistrzostwach Europy, którą udało nam się przełamać i nie ma takiego meczu, którego nie dałoby się wygrać, ale to jest tylko sport i, i porażki się zdarzają. Faktycznie w tym ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich zdarzało się to notorycznie. Niestety, tak jak mówię, nie jestem w stanie ci tego zdiagnozować, ale... Jedyne, co mogę ci obiecać, to to, że postaramy się to zmienić w przyszłym roku. A nie to, ja to rozumiem. Wiesz, kiedy jest, jaka jest data ćwierćfinału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Bo ja nie, ja tak też. konkretnie na datę. Ale życzę wam, żebyście się tak wszyscy poszli spać dzień przed i później się dni. dwa dni, nie? I wtedy jest już, uff, przeskoczone to i, i, można, i, i można przejść dalej. Bo idę o, idę o zakład. Oczywiście nie sprawdzimy tego do, do przyszłego roku, że w półfinale i w finale już będzie łatwiej niż, niż w tym finale. ale nie musi odpowiadać, bo to jest wiesz, lepiej nie zapeszać i takich rzeczy nie sprawdzać, ale pogadamy w przyszłym roku, jak wpadniesz z chłopakami po złoty, ze złotym medalem, z trzecim kolejnym. Obiecuję, że jeżeli, jeżeli to się uda, to myślę, że nawet w. 12 osób tu przyjdzie. I tak was, chłopy, przy tym stole się nie zmieścimy, ale możecie nawet zdemolować to studio i tak was, i tak was zapraszamy. E, możemy tutaj, możecie zagrać jakiś turniej w mini Może jakąś małą trybunę udawać A spoko, tutaj coś tutaj damy, damy radę na pewno Takie coś tutaj radę. urządzić. Kto jest z nami, halo? Cześć, Inna Puszczykowa. Cześć. Po pierwsze, czy, to jest gdzie, czy to jest puszczykowo, gdzie Angelika Kerber ma swój, yy, swój ośrodek tenisowy? Dokładnie dokładnie to puszczykowo. Dobra. Po pierwsze, oczywiście, ogromne gratulacje i za ten medal, ale też przede wszystkim za numer jeden na świecie w rankingu FIVB, bo to jest, to jest chyba też miara, jaką Dziękujemy jesteście bardzo. genialną drużyną. I przede wszystkim również ogromne podziękowania za to, co dajecie nam kibicom, bo to, jakie emocje dzięki Wam my przeżywamy. To jest po prostu coś fantastycznego i w halach, i przed telewizorami, więc za to bardzo dziękuję. I może tak po kobiecemu, bardzo też dziękuję, że będę miała okay. jakiś idol pokazywać moim dzieciom nie tylko wasza kadra, ale ogólnie kadra siatkarzy, bo ja wielbię was, wasze charaktery, waszą pasję, wasze uśmiechy na boisku. I dla mnie jesteście po prostu materiałami idealnymi na pokazywanie was dzieciakom jako. I po prostu. I stąd też moje takie pytanie: jaka jest rola rodzica i jak jako rodzic można wspierać takie charaktery, i jak budować takie charaktery, jakie Wy macie, żeby to była i ciężka praca, i radość, i uśmiech, i w ogóle tak fajnie pokładane w głowie, jak u Was się to po prostu słyszy. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Jest to Pytanie, na które bardzo się, ciężko... Me... Zarumienił się, ale pod make-upem nie widać. Na które ciężko będzie mi odpowiedzieć, bo mm -hmm. nie jestem rodzicem. Mogę tylko odpowiedzieć z perspektywy dziecka i moja odpowiedź jest taka, że wydaje mi się, że dziecko na, na tym początkowym etapie przygody z danym sportem musi mieć trochę szczęścia, żeby znaleźć coś, co, co naprawdę pokocha, to czego... Do czego narodzi się pasja, co będzie mu sprawiało dużo radości, i jeżeli, to, jeżeli ta pasja i ta miłość do danej dyscypliny sportu się utrzyma na przełomie następnych lat, to to, to wszystko, co można zaobserwować u nas w, w kadrze i w naszej drużynie, przyjdzie naturalnie. Myślę, że na to nie ma jakiegoś, jakiegoś złotego środka czy sposobu. To po prostu musi wyjść z tego fundamentalnego uczucia do, do dyscypliny sportu. Także to chyba jest. Moja odpowiedź na to pytanie i lepszej nie dam rady wymyślić. Dzięki wielkie i powodzenia na kolejnych turniejach. Dziękuję bardzo. Słuchaj, Karol, Szlendi, akurat pod podeszło mi pytanie na czacie, dlaczego Kuba Kochanowski, jak zepsuje zagrywkę, to wygląda na wyprowadzonego z równowagi i mówi coś do siebie? Odpowiedź jest bardzo prosta na to pytanie. Jest to popełniony błąd, którego nie chciałem popełnić, i jestem na siebie zły, że, że tak się stało. Zazwyczaj nie jest to. Um, moja irytacja w stosunku do siebie samego nie jest spowodowana tym, że ta zagrywka została zepsuta, tylko bardziej e, rzeczą, przez którą zepsułem tą zagrywkę, czyli tam. Jest milion różnych rzeczy, które mogą pójść nie tak na zagrywce. To może być podrzut, to może być gdzieś tam moment, w którym, w którym złapie się piłkę, to może być nietrafienie czysto w piłkę. No jest, jest dużo rzeczy, które się składają na to, żeby zagrywka się udała i zazwyczaj tam te zaklęcia, które sobie pod nosem hmm, gdzieś tam rzucam, to jest właśnie w kierunku takim, żeby to popraw, to zmienić. Tak, co to, jakie to są tak... konkretne zaklę... zaklęcia? Yy, zazwyczaj jest to coś, czego, czego tutaj nie powtórzę. <laughs> a, są to męskie słowa z samego okay. a, do siebie, Czyli żeby... jednak, czyli się trochę jednak tam pomłotkujesz. Tak, tak, tak. No. Sam, sam ze sobą. Yy, to, co powiedziałem kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu a propos tego, że nie jest łatwo mnie wyprowadzić z równowagi, to Aha. z kolei ja sam siebie y, jestem w stanie dość szybko. Ale wiesz dlaczego? Bo chcesz być perfekcyjny, chcesz być idealny i dlatego. Tak, to jest też pokłosie tego, o czym już chyba dwa razy powiedziałem, że staramy się zbliżyć do perfekcji, staramy się jako sportowcy te swoje umiejętności podwyższać i jak to w sporcie, forma faluje i jeżeli jesteśmy akurat gdzieś tam w delikatnym dołku, to na pewno jest to frustrujące, ale z kolei jest to... Dobra motywacja do tego, żeby trenować jeszcze ciężej i szybko do tej formy wrócić. Słuchaj, e, był fajny telefon od Kibicki, a ja bym chciał Ciebie zapytać, czy popularność, a jesteście na pewno bardzo popularnymi ludźmi, bo, bo Polska jest krajem, e, nie jest to ani przytyk w kierunku kibiców, ani e, po prostu tak jest. I myślę, że to jest też zupełnie normalne, no, że jesteśmy krajem, który uwielbia sukcesy i wtedy no, hołubi swoich sportowców, którzy zdobywają medale i te dyscypliny stają się naprawdę na, na bardzo, bardzo popularne. Skoki narciarskie, tak było z biegami narciarskimi, kiedy była na Kowalczyk, tak od wielu lat jest z wami, no bo od wielu lat jesteście rzeczywiście całe pokolenia siatkarzy, które zdobywają, zdobywają medale różnych imprez. Czy popularność może być męcząca? Może być męcząca. Ja, to znaczy, może zacznę od tego, że nie jesteśmy jako siatkarze aż tak popularni, może jakby się wszystkim wydawało, bo takich sytuacji stricte męczących to zrozumiałem Twoje słowa w taki sposób, że gdzieś tam kibiców, którzy podchodzą w naszym wolnym czasie, tak i tego typu sytuacje. To się naprawdę nie zdarza aż tak często, jak się wszystkim wydaje, a najczęściej jest to w momentach, w których my jesteśmy dla kibiców, czyli, czyli czy po meczach, na jakichś konferencjach prasowych itd., itd. Wtedy to w ogóle nie jest męczące, bo my zdajemy sobie sprawę, że gdyby kibiców nie było, to by nas w ogóle nie było. Mm. Żadnego sportu by nie było, gdyby ludzie nie chcieli go oglądać. Także mm, nie jest obcowanie z kibicami i rozdawanie autografów, poświęcanie im generalnie czasu nie jest czymś, co my uważamy za, za jakąś nieprzyjemną, za jakiś nieprzyjemny obowiązek, bo umówmy się, wszyscy sportowcy wychodzą na boisko, na kort po to, żeby, żeby wygrywać i żeby, żeby cieszyć oko kibiców. To jest swego rodzaju performance. Grasz w Polsce i grałeś do tej pory też tylko w Polsce. Zastanawiam się, czy ktoś taki jak wy, reprezentanci Polski, może mieć, ale grając w zespole klubowym, może mieć e, teraz tak po politycznemu negatywny elektorat, że pojedziesz e, ze, swoją, ze swoją drużyną, zresztą pojedziesz tu czy tam i usłyszysz joby Kochanowski i tej takie uwagi. Czy to jednak się nie zdarza, czy Kochanowskiemu się wybacza, bo to jest jednak nasz reprezentant? A w tym okresie reprezentacyjnym wszyscy kibicują reprezentacji Polski? Wszyscy kibice siatkówki. Nie spotkałem się, żeby jakiś siatkarz miał daną grupę kibiców, powiedzmy, w innym miejscu, która cokolwiek by się nie działo, to zawsze, zawsze będzie hejtować danego siatkarza. Aha. Wiadomo, że są takie ligowe smaczki. Ten klub trochę nie do końca się lubi z tym klubem, ten klub z kolei bardzo się lubi z tym. Mam na myśli. Kluby, kibica. No i kibicują w określony sposób, ale nie ma, nie wydaje mi się, żeby, przynajmniej może o czymś nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby była taka sytuacja, w której faktycznie ktoś musiałby się mocno stresować przed wyjazdem na mecz w określone miejsce, bo wie, że tam jest zawsze gorąco. To z czymś takim w teraz raczej nie eee, optujemy. Jeszcze pytanie z cyklu kibicowskiego. Jakie jest najdziwniejsze miejsce, na którym e, dawałeś autograf? No pewnie dawała się w na, na rozmaitych, no na rozmaitych tu... przedmiotach albo częściach ciała. No. Tu właśnie mogę wrócić do mojej odpowiedzi sprzed kilku chwil, że to nie jest do końca tak, jak się wszystkim wydaje, i ta nasza popularność nie jest aż tak wielka, żeby faktycznie obcować z tym na co dzień. Nie z tym, co mówi, że rozdawanie autografów w przedziwnych miejscach. Myślę, że. Ciekawym doświadczeniem jest na przykład. Jak grasz w jakimś danym klubie, ja na przykład gram koresowi Rzeszów i ktoś ci przychodzi z koszulką e, zupełnie klubu. innego klubu, zupełnie innego klubu. I wiem, że w piłce nożnej to nie jest do końca e, akceptowane. Nie. W siatkówce nie ma z tym problemu, ale mimo wszystko jest, e, jest taki trochę. Mm, smaczek, że musisz podpisać koszulkę na przykład klubu, który przed chwilą ci spuścił manto 3 do 0 i Aha. to może nie jest do końca takie Ale podpisujesz? Przyjemne. Podpisujemy. Widziałem takie Jasne, historie, że... wiesz, derby Mediolanu i piłkarze e, Interu, tak wiesz mu e, le, lekko ręka mu zadrze, za, za, koszulki Milanu nie ma szans, żeby nie, nie podpisze. Nie ma, takiej, nie ma takiej możliwości. Kto się do nas dodzwonił? Halo, kto jest z nami? Eee, witam, cześć, z Poznania z tej słyszymy się dobrze? Słyszymy, słyszymy. Cześć, słyszymy, słyszyłeś, cześć, tak, witam. pierwszy raz u was na wizji, także troszeczkę lek lekki stres, eee, witam serdecznie, witam Kuba, witam Tomek, eee, eee, witam, eee, pierwszy, czy mogę zadać trzy pytania? Dawaj! Jedziemy. Okej. Okay. Następnie Kuba wielki szacun dla Was za to, co zrobiliście. E, mnie osobiście nie dziwi, znaczy jestem kibicem siatkówki i praktykiem troszeczkę amatorsko, ale nie dziwi mnie w ogóle wynik w tym sezonie to, co wy robicie jest po prostu jakimś kosmosem. E, Dzień, finał wielkie. Włochy. W ogóle się o niego nie martwiłem, bo widać było duży stres po stronie Włochów. E, wiadomo, prezydent na trybunach i to wszystko. Oni zresztą mieli imprezę u siebie, ale o was się nie martwiłem, także wielkie gratulacje. I jedziemy z pytaniami pierwsze pytanie nie wiem czy już padło może może będzie chciałem zapytać was o Wilfredo Leone raczej o jego początki i o to kiedy ty poczułeś, że ty i reprezentacja Polski razem z Wilfredo wsiadacie do jednego pociągu pod nazwą poziom światowy bo o co mi chodzi. Wilredo wiemy, jakie miał początki. Jest zagranicznym, jest z człowiekiem z obcego kraju. Wiemy, że u nas marzone Polkę, tak, ale miał bardzo mocną podgórkę na początku. Ja byłem zawsze, byłem i jestem i będę za tym człowiekiem. Dużo osób podkładało mu nogi, podkładało mu pody pod nogi. Kiedy ty poczułeś razem z twoimi kolegami, z reprezentacją, że okej, okay, jedziemy na jednym wózku, że teraz to jest to? Bo miał różne początki, jednakże ja nigdy, jak i was, w niego nie przestałem wierzyć. Drugie pytanie. Eee, to, jak... może, może to czekaj, czekaj, czekaj pytanie tutaj, po, po bo, pytaniu, jak, dobra. Jak, tak. jak dobra, pozadajesz dobra. mi takie trzy pytania długie, to, to może mi coś uciec. Dobra. Eee, dobra. Moja odpowiedź na to pytanie jest taka, że od pierwszego dnia, kiedy Wilfredo pojawił się na pierwszym treningu reprezentacji Polski, to, to od razu był, był częścią drużyny, pełnoprawną częścią drużyny i nie było mowy o tym, żeby, żeby mu robić jakiś okres próbny. Mm, tak jak mówisz, on, yy, on ma żonę Polkę, mówi po polsku, mieszka w Polsce już od wielu, wielu, wielu lat, yy, jego, jego dzieci mówią po polsku, także to jest pełnoprawny Polak i, i absolutnie nie zgadzam się z opinią. Pytam w aspekcie takim po prostu, jeżeli, przepraszam, jeżeli mogę Ci przerwać, jasne, w ogóle jasne. tematy oby, obyczajowości mnie nie interesuje. wiem, że Wilfredo jest jednostką wybitną, tak samo jak wy jesteście. On jest wybił jednostką jesteście. wybitną i bardziej wiemy, że poziom, który prezentował na początku i był pewnymi rzeczami spowodowany różnymi, tak? Nie szło mu dobrze, ale w pewnym momencie to zaskoczyło. Ja wiedziałem, że to się stanie, i wiemy, to, że to się dzieje w tym sezonie. Czy, to był, jakiś, czy to był jakiś moment w tym sezonie, czy w poprzednim? Ale już odpowiedziałem to pytanie, że, że on po prostu już weszedł na ten swój poziom w reprezentacji, bo w klubie wiemy, co on robi. No w poprzednim, niestety, nie miał, nie miał okazji nam pomóc, bo musiał zrobić ten, tak delikatny zabieg na kolano i, i całe wakacje musiał spędzić na rehabilitacji ale Wilfredo tak jak powiedziałeś jest zawodnikiem klasowym i nawet jeżeli ma jakiś tam delikatny dołek sportowy mimo że tak jak mówisz to jest wybitna jednostka ale mu też może się to przydarzyć każdy z nas ma jakieś dołki formy i wszyscy radzimy sobie z tym dokładnie tak samo czyli po pierwsze wspieramy się nawzajem w, w drużynie a po drugie ciężko pracujemy i Wilfredo codziennie przychodzi na halę nie narzeka Wykonuje swoją pracę, pracuje ciężko i. Nawet już przeklina pod nosem po polsku. Tak, przeklina pod nosem polsku. On z nami się komunikuje tylko po polsku. Mhm. Mówi bardzo dobrze po polsku, więc z tym nie ma żadnego problemu. Czyli radzi sobie z tym dokładnie tak, jak my wszyscy sobie z tym radzimy, ciężką pracą i wsparciem od grupy. Okay. A to, że zaskoczyło, mhm. to, to była tylko kwestia czasu, bo tak jak, tak jak powiedziałeś, to jest jednostka wybitna i w tych momentach, w których. Mm, granie na najwyższym poziomie jest potrzebne, to jednostki wybitne zawsze grają swoją najlepszą siatkówkę. Okej. Okay. Drugie pytanie szybkie. Jaki był dla ciebie, dla was, czy dla ciebie może odpowiem, pyta, zadam pytanie, kluczowy moment na Mistrzostwach Świata? Może pomogę dla mnie takim kluczowym świata, momentem. Świata czy Europy? Świata w zeszłym roku, czy przytaszom Europy? Przepraszam, Europy. Leki lekki stresik pierwszy raz Spoko. do was No, Kluczowy moment dla ciebie na Mistrzostwach Europy? Ja uważam taki za trzeci set meczu z Serbami. Chyba, że się mylę. Hmm, chyba się zgodzę z tobą, bo mecz z Serbią był... Pod kątem emocjonalnym, naprawdę bardzo bardzo trudny ćwierć finał. Ty to powiedziałeś? <grym> I, I faktycznie, y, mimo że spodziewaliśmy się, spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz, to Serbowie wywarli na nas bardzo dużą presję i, i w tym trzecim secie, szczególnie kiedy traciliśmy tą przewagę przełamania, gdy graliśmy na przewagi, traciliśmy ją bodajże trzykrotnie. To, to mimo wszystko wygraliśmy tego bardzo długiego i ciężkiego seta, i to na pewno gdzieś pomogło nam zachować zimną krew, kiedy mieliśmy drobne problemy w następnych meczach. Także myślę, że zgodziłbym się z tobą, że to faktycznie mógł być ten trzeci set ćwierć finału. Okej, okay. i trzecie pytanie. Ostatnie już nie zajmuje linii. Top trzy siatkarzy dla ciebie trzech czasów, na kim się wzorowałeś? O kurczę. Może być polski, może być zagraniczny, obojętnie w sensie no, ogólnie, światowo. Myślę, że musielibyśmy dużo czasu poświęcić, żebym to wymyślił i wrócił e, wspomnieniami do tego, na kim się wzorowałem jako, e, jako młody chłopak. Na pewno to, co mi, może nie, nie wymienię top 3, ale to, co mi przychodzi na myśl, to jak jeszcze gdzieś tam zaczynałem swoją przygodę z siatkówką, to moim ulubionym siatkarzem był Mariusz Wlazły. Mariusz, pozdrawiam cię serdecznie. Eee, tak, I, i potem miałem okazję go poznać, rozegrać z nim dwa sezony w chatów. Także myślę, że eee, przez większość tego mojego młodzieńczego życia siatkarskiego, jeszcze zanim zanim wszedłem do ligi, to, to Mariusz Wlazły był moim ulubionym. A na spotkanie. środku miałeś jakiegoś takiego zawodnika, którego, na którego patrzysz i, i mówisz sobie, Kurcze, no tak, ten facet jest taki: od tego podebrałbym to, a od tamtego tamto. Myślę, że to, to, co powiedziałeś, to tak staram się podchodzić do tematu. Właśnie, czyli obserwować, kto co ma najlepsze, i sobie po jednym elemencie wybierać, starać się może trochę naśladować tych najlepszych. No i strzelaj, czyli <coughs> to było i co od kogo? Zdecydowanie najlepszym środkowym na świecie i myślę, że wszechczasów jest Robert Landy Simon, Kubańczyk, obecnie grający w Piaczęzie. Ale to jest, no, to kota. Słucham? Słucham? słucham. Ja potwierdzam też, że jest no, też nie. No to, to jest to to jest ktoś do, do kogo myślę, że poziomem żaden środkowy przez wiele wiele lat się się nie zbliży. Mhm. I to jedyny zawodnik, od którego coś tak byś sobie tam... Nie, od niego nic nie mogę podebrać, bo, bo jesteśmy zupełnie innymi środkowymi, no. także to, to, co on wyprawia, to jest poza, 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 moim, e, poza moim zasięgiem absolutnie. Ja go mogę tylko podziwiać. Dziękujemy ci bardzo za ten telefon. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Słuchaj, ja ciebie zapytam troszeczkę o... No właśnie, mówisz tutaj nie o zawodniku. Proszę bardzo. bardzo, oczywiście, że tak widzisz, jednak ta woda na ci chodzi. Bardzo. Mówisz e, Piaczęca, ja bym się chciał właśnie zapytać o, o Ligę Włoską. Jesteś z tego pokolenia, dla którego... Tak mi się wydaje, takie nazwy jak wiesz, jak, jak Macerata, jak Modena, jak Sisley Treviso, już nie robią takiego wrażenia, jakie robiło na powiedzmy pokoleniu minus, plus 10 lat w tej chwili, czyli jeszcze czyli 10 lat temu, bo dla nas to wtedy było trochę tak jak znów mała paralela, czy jak to mówił dzisiaj Zbigniew Boniek, para, paragon, paralele, paragony, paragony, paralele, paragony, bo to też z włoska. Jak, że to jest taki Real Madrid-Barcelona. Ty dostajesz propozycję z Modeny, nie jedziesz tam. Dlaczego? Czy to dlatego, że polska, że polska liga, że plus liga jest już tak samo w twoim mniemaniu najlepsza? Czy to jest pewnego rodzaju wygodnictwo, że lepiej być królem własnego podwórka niż księciem gdzieś tam? Z czym to się wiąże? Mówimy o, bycie, o byciu królem własnego podwórka, tak jak już zauważyłeś na początku. Ja nie mam mistrzostwa Polski, także nie mnie nie. Nie można powiedzieć, że jestem królem czegokolwiek. Mm -hmm. y no Trochę cię tak wiesz, no biorę tak pod siusiu, ja jest, no może. Jest, y jest tak, że y w tym momencie. Y A może polskie kluby najlepiej płacą? Trzy lata, lata z rzędu polski klub wygrywa ligę mistrzów. Sí, polska y, reprezentacja. Coś nie coś wygrywa. Coś nie coś wygrywa również. Także polska liga jest y, troszeczkę inaczej zbudowana niż liga włoska, bo jest trochę więcej zespołów. Ta różnica czasami między zespołem numer jeden a, a zespołem ostatnim może być trochę większa niż w lidze włoskiej między pierwszym a ostatnim zespołem. Ale mimo wszystko, jeśli chodzi o te top 6, top 8 zespołów to jesteśmy na bardzo zbliżonym poziomie do Ligi Włoskiej. Dlatego dla siatkarza, który ma oferty z najlepszych klubów w Polsce, nie ma za bardzo argumentu, żeby wyjeżdżać za granicę, bo Polska zapewnia mu wszystko. Zapewnia mu rywalizację na najwyższym poziomie, zapewnia mu takie same zarobki jak za granicą, zapewnia mu mimo wszystko mieszkanie na własnej ziemi, co jest, co jest dużym atutem. Mhm. Jeśli chodzi o taki spokój, też mentalny, gdzieś tam Blisko bliskość rodziny, dokładnie. Właśnie. Dlatego oferta musi być oferta musi być bardzo atrakcyjna, żeby, żeby siatkarz z Polski chciał wyjechać z Polski, bo też jesteśmy tam mimo wszystko siatkarzami zagranicznymi, czyli, czyli jest dla nas ograniczona ilość miejsca. Mhm. Tutaj, tutaj tych miejsc jest dla nas więcej, więc Ciężko znaleźć coś, co by przeważało za tym, żeby wyjechać za granicę. Oczywiście zazwyczaj są to pieniądze i faktycznie w tych, w tych ligach może trochę bardziej egzotycznych, jak, jak kierunki azjatyckie, tam faktycznie pieniądze są większe i tam, tam to jest widoczne, ale z kolei poziom rozgrywek jest zdecydowanie mniejszy, więc to już musisz wybrać, na czym ci, na czym ci najbardziej zależy, albo przynajmniej w jakim jesteś. Etapie swojej kariery, żeby, żeby móc sobie pozwolić na, na obniżenie może delikatne obniżenie poziomu sportowego, żeby, żeby zarobić trochę więcej pieniędzy. No to są, to są takie wydaje mi się jeśli chodzi o świat sportu, normalne dylematy. Jasna sprawa, ale dzisiaj to mówisz z perspektywy już jednak bardzo uznanego zawodnika. Ciągle młodego, ale już bardzo uznanego i, tak. bardzo, i, i, i z wieloma sukcesami na koncie. Chociaż jak już stwierdziliśmy tego czy owego, jeszcze do tego bucket list, bucket, bucket list jeszcze trochę brakuje, żeby do tego Zresztą. koszyka włożyć. Ale po dwóch latach występu w Wolsztynie, popraw mnie, jeśli się mylę, dwa lata występu w Wolsztynie, no jesteś jeszcze, kurczę siuś majtkiem, tak naprawdę jesteś bardzo młodym chłopakiem, dostajesz od Stojczewa propozycję z Modeny i nie wyjeżdżasz. I wtedy na pewno nie mógłbyś mi jeszcze odpowiedzieć to, co mówisz teraz, bo dzisiaj to mówisz jednak z perspektywy kilku kolejnych lat spędzonych w Polsce i dzisiaj to wszystko, co mi mówię, co mi mówisz, rozumiem, bo, bo jest to, jest to oczywiście zrozumiałe, ale wtedy... No długo z tym kadziem musiałeś rozmawiać. Czym się kierowałem? Mm -hmm. Kierowałem się tym, że yy, szedłem wtedy do. Jeszcze tego nie wiedziałem, ale do mistrza Polski. Tak. Do najlepszego Beł do, Bełchatowa. do Bełchatowa. Do najlepszego obecnie klubu w Polsce. Obecnie wtedy. I była to dla mnie duża szansa, żeby yy, udowodnić, że, że potrafię grać w siatkówkę i rozwinąć swoje umiej umiejętności, pójść do drużyny, która. To pierwszy raz y, znaleźć się w drużynie, która y, stawia sobie jasny cel, wygranie Mistrzostwa Polski. To jest troszeczkę inne, <laughs> troszeczkę inne uczucie niż, y, niż walka o playoffy, a później y, co dają, to biorę. Trochę większa presja. Chciałem się też sprawdzić właśnie w takiej roli. Y, wyjazd do Modeny wtedy był y, jednym wielkim znakiem zapytania. Z tego, co, z tego, co pamiętam, to nawet y, trener Stojczew nie był już trenerem w następnym sezonie tego klubu, czyli podpisując tam kontrakt i wyjeżdżając w nieznane. Wyjeżdżałbym w jeszcze większe nieznane, bo nie wiedziałem tego. Nie tamtego, momencie, tego jeszcze nie, nie wiedziałem. Ale A dalej tylko... była ta wielka włoska tak, liga, tak. wydawać by się mogła stoi przed tobą odpowiednio. I, 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 I wtedy też faktycznie była jeszcze ta różnica, chyba trochę bardziej zauważalna niż jest teraz. Mhm. E... To jest moje pytanie, właśnie. No. Wydaje mi się, że. Tym, co mną kierowało, to było właśnie to, żeby chciałem się najpierw sprawdzić, tak jak mówisz, na własnym podwórku, chciałem e, zawalczyć tak na poważnie o Mistrzostwo Polski i myślę, że miałem w głowie wtedy to, że jeśli, jeśli moje umiejętności będą się cały czas powiększać, to na wyjazd za granicę będę miał jeszcze czas. Olsztyn, dwa lata. Pełchatów, ile lat? Dwa lata. Dwa lata. Kędzierzyn, ile lat? Rok. Rok. Rzeszów? Dwa lata. Dwa lata. Dlaczego tak często zmieniasz kluby? Bardzo dobre pytanie, nie wiem. Świetna odpowiedź, która mi tak średnio zadawała. Dlaczego zmieniam kluby? Zmiana środowiska zawsze wydawała mi się bardzo dużym bodźcem do pracy. Takim świeżym startem. Też jeśli chodzi o, o środowisko między, wiadomo, z Olsztyna do Bełchatowa przeszedłem, to co powiedziałem przed chwilą, do klasowego klubu, spróbować swoich sił w walce o Mistrzostwo Polski. Z, z Bełchatowa z kolei do, do Kędzierzyna przeszedłem dokładnie z tego samego powodu. Później mój transfer do Rzeszowa już był. Powiedzmy, rachunkiem takim nieczysto sportowym, ale też brałem pod uwagę inne aspekty. Między innymi to, że z moją wtedy dziewczyną, obecną narzeczoną, chcieliśmy razem zamieszkać. Ona jeszcze studiuje, tam może kontynuować studia. Także kilka rzeczy jeszcze innych się złożyło na to. Oprócz tego, oczywiście, w Asekoresowi oferuje wszystko to, co, co oferują. Inne kluby na topie w Polsce, czyli, czyli zarobki na, na, na dobrym poziomie. Drużyny zrobione... Po tytułu nie możesz zdobyć. Może przyjdzie na mnie czas, a może nie. Tak jak mówię. Z sezonu na sezon będę się starał wygrać Mistrzostwo Polski, jeżeli będę grał w Polsce. A, a jeżeli mi się nie uda, no to trudno. To, to stanę ramię w ramię z Pałem zagumnym. Słuchaj, mogę zakładać, że to będzie twój ostatni sezon w Rzeszowie, że już znowu wiesz, trzeba będzie wypłynąć na kolejne wody? Myślę, że wszystko jest możliwe. Jest możliwe, że zostanę, jest możliwe, że odejdę. Kończy mi się po tym sezonie kontrakt w Rzeszowie, więc będę, że tak powiem na rynku, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co się ze mną stanie, bo sam nie wiem. Przyłożyłem ucho tu i tam, są tacy, którzy mówią nie no 100% odejdzie. A, a kto tak mówi? A kto to niech zostanie moją słodką? To tajemnica Mundialu, jak śpiewał Bogdan Łazuka. E, odbierzmy kolejny telefon, a Oresowie to jeszcze chcecie popytać w takim razie, a teraz, bo pytają Pytaj. kibice z Rzeszowa cię pytają o to, rozumiesz? To, to czytam. Kto jest z nami? Halo? Cześć, cześć. Kuba, cześć kupał nas z Wielunia z tej strony. Cześć. Cześć, cześć. to z czego pochodzi Mario z o którym wspominałeś Kuba. O proszę. E... No. Tak. Ja ogólnie chciałam pogratulować przede wszystkim na początku tego medalu i tej formy, w której grałeś przez cały turniej, także, także gratulacje wielkie. Dziękuję. Bardzo. I mam też właśnie pytanko odnośnie właśnie samych mistrzostw Europy odnośnie kwestii takiej trochę organizacyjnej. Przywykliśmy, że po każdym turnieju jest wybierana najlepsza szóstka wśród zawodników, tych, którzy tam właśnie najlepiej grali przez cały turniej i gdzieś tam te nagrody indywidualne są też takim fajnym smaczkiem. No, a jednak teraz na tych mistrzostwach Europy troszkę tego zabrakło. Wilfredo Leon był nagrodzony świetnie, ale myślę, że brakowało też i nam, kibicom tego właśnie, że ta szóstka turnieju nie była wybrana i też myślę, że jako środkowi na pewno byłbyś doceniony i ty, czy też Norbert Huber. I moje pytanie jest takie, czy właśnie wam mm, też jakby zawsze gdzieś tam jest to fajną rzeczą, to że dostajecie te nagrody indywidualne i czy gdzieś tam brakowało wam tego przy tym turnieju i czy może wiesz, czym to jest spowodowane, że jednak mm, gdzieś tam ta kwestia została pominięta? Tak, to fajne pytanie, bo oczywiście Środkowa jest sportem drużynowym, ale jednak nagrody indywidualne też są jakimś tam wyznacznikiem. Może miło łechtają po prostu ego w jakiś tam sposób i nie ma w tym nic złego. Hmm, czym to jest spowodowane, pytasz? Niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo forma, forma turnieju hmm, zależy od federacji, nie jest to nic stałego. Federacja Europejska Federacja Siatkówki też próbuje się rozwijać, próbuje robić różne rzeczy, także akurat w tym roku zdecydowała, że nie będzie tych nagród indywidualnych więcej niż, niż tylko najlepszy zawodnik. Czy nam tego brakuje? Wydaje mi się, że nie. Szczególnie po takim sukcesie, jakim, jakim jest złoty medal na takiej imprezie. Myślę, że żadnemu z nas już niczego nie brakuje. Ten medal. Jest wszystkim, o czym marzyliśmy. Tak jak powiedziałeś, nagrody indywidualne faktycznie mogą utwierdzić w przekonaniu, że, że ktoś zrobił dobrą robotę w trakcie turnieju, ale nie wydaje mi się, żeby brak takiej brak możliwości zdobycia takiej nagrody kogokolwiek by niepokoił albo denerwował. Myślę, że przynajmniej w naszej grupie nie ma takiego kogoś. Mm -hmm. Okej, okay, to tylko ostatnie pytanie, może chciałbyś się pokusić o wybór takiej najlepszej szóstki z tego turnieju, e, wśród tych wszystkich drużyn? O, Nie chciałbym. <głos> 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 polska, polska szóstka, polska Powiem pierwsza prost. szóstka. Nie chciałbym. Polska szóstka, dokładnie. Polska, do Dobra. dokładnie, polska reprezentacja. Dobra, bardzo ci dziękujemy bardzo. za ten telefon. Słuchaj, ciekawe pytania też od dziewczyny na czacie. Nie daje to spokoju Joannie i mnie to też frapuje. Macie dwie piłki, wygrywacie mecz za drugą piłką meczową z Włochami, prawda? A pierwsza akcja przy pierwszej piłce meczowej trwała i trwała. I w pewnym momencie, i to jest pytanie od Joanny, czy w czasie akcji pierwszej piłki meczowej to wpadł w siatkę? Bo ja też miałem wrażenie, że wpadł w siatkę, ale wygraliście dalej, no i w tym momencie już jakby... To gra się toczy, nie? Tak, myślę, że to może być faktycznie trochę mylące, bo, bo to, co zrobił Mikielet, to bardzo brzydko wyglądało w telewizji, ale z perspektywy zasad gry w siatkówkę było absolutnie legalnym zagraniem, bo Dotknięcie siatki nie jest dozwolone tylko między antenkami, mm -hmm. a te elementy do których przyczepiono Przyczepione, przyczepione tak. Między, a. między słupkiem a, a antenką. I on na to wpadł? Tak. On dotknął okay. siatki w tamtym to, to nie było dobrze widać, bo wiesz, bo z perspektywy, tak, 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 kamery, tak. Z perspektywy tak. kamery telewizyjnej nie widać tego w ogóle. A, a siatka jest, jest siatką. To jest kilka mm -hmm. sznurków tylko związanych ze sobą, więc dotknięcie którejkolwiek części wprawia ją całą w ruch i tą faktycznie może wyglądać jakby jakby on popełnił błąd, ale no niestety nie popełnił wtedy tego błędu. Musieliśmy, musieliśmy... Dobijać ich w drugim gwoździem. Dokładnie. Tak Gwoździe lepiej trzymają, pamiętaj. Słuchaj, wejdziemy teraz... A nie, najpierw cię zapytam o resowie, zanim jeszcze wrócimy do reprezentacji, bo to już powolutku będziemy zbliżali do końca programu i wtedy jeszcze zajrzymy trochę do szatni reprezentacji Polski w siatkówkę. Ale najpierw zapytam cię o resowi. No jak wiemy... W poprzednim sezonie zdobyła brąz i, i dała wam, dało wam to prawo gry w, w tej lidze mistrzów. Ja bym chciał się zapytać o skład zespołu o skład Resowi bo tutaj widzę, że na czacie pojawia się pytanie o, o Defalko, który zdaniem jednego z naszych tutaj czatujących widocznie musi to być kibic Resowi uważa, że Defalko o mam nawet Michał mówi, że Defalko gościu wydaje się być w meczach w zupełnie innym swoim e, świecie. A ja tutaj cię dopytuję od innego kibica Aresowi, który mówi, że taki skład, gdzie macie trzech, cytuję, wariatów, De Falco, Buaye, Luati, że to może być mieszanka, której nawet spokojny Kochanowski może nie uspokoić. Wybuchowa. E, moim zdaniem nie będzie to żaden problem ze względu na to, że w przyszłym sezonie z tego, co słyszałem, kalendarza jeszcze nie widziałem, ale to będzie rekordowy sezon pod względem ilości rozegranych spotkań, szczególnie też dla drużyn, które biorą udział w europejskich pucharach, czyli między innymi Resowia. Także myślę, że bardzo ważne będzie to, żeby manewrować składem w taki sposób, żeby utrzymać jednocześnie wysoki poziom drużyny i też zdrowie poszczególnych zawodników, a z doświadczenia wiem, że. Nigdy żadna drużyna od początku do końca nie jest w stanie wytrwać w perfekcyjnym zdrowiu, także myślę, że to, że mamy trzech jak to jak to określił wariatów, kibic, wariatów mm. ale na bardzo wysokim poziomie, każdy będzie miał okazję, żeby zaprezentować się na boisku i a osoby, które będą miały problem ze zdrowiem, też będą miały chwilę wytchnienia, żeby to zdrowie podreperować, także myślę, że Ci wariaci akurat będą się dobrze uzupełniać, a nie sobie przeszkadzać. A co wy sobie mówicie, w szatni chłopaki? Do cholery, resowia, co roku najwyższy budżet. I co roku w papę. Bo tak należy uznać e, brązowy medal. To zaraz zacznie się być jakąś dużą, wyklętą, wiesz, no. Hmm, co mam ci powiedzieć? Tak jest Prawdę? sport. Aha. Hmm. Nie jest to odpowiedź, nie. Na mnie satysfakcjonuje. E, zaraz się Możesz... rozwinę. No, okay. <laughs> Tak jest sport, że nie zawsze się wygrywa. I, i faktycznie Resowia ma, ma trochę, trochę pecha w ostatnich latach, mimo że gdzieś tam z roku na rok robimy, robili i my robimy od dwóch lat y, kroczek w przód. Mam nadzieję, że w tym roku y, zrobimy jeszcze jeden, czyli w kierunku finału. Na pewno będziemy mieli dużo pewności siebie, przynajmniej mam taką nadzieję, że kolejne zwycięstwa w Lidze Mistrzów będą nas uskrzydlać i na własnym podwórku będziemy sobie radzić bardzo dobrze. A my jako zawodnicy będziemy robić to, co robimy zawsze, czyli skupiać się na tym, żeby każdy kolejny mecz wygrywać i mam nadzieję, że będziemy więcej tych meczów wygrywać niż przegrywać, a jeśli będziemy je przegrywać, to... To będzie w tym nasza rola, żeby próbować te, te problemy rozwiązywać jak najszybciej. Bardzo ogólnikowo mi odpowiedziałeś. Oczywiście, że nie jestem zadowolony z tej odpowiedzi. Jaką macie szczepionkę na dostawanie w papę? Czy jest już jakiś plan awaryjny na zasadzie, A panowie, no, jak tym razem się zdarzy, no nie możemy. No po prostu tego, ten zespół nie ma prawa nie zdobyć w końcu Mistrzostwa Polski. Mm. Trochę tak mnie pytasz, jakbyś nie siedział w sporcie, a wiesz, jaki jest sport. Sport jest taki, że czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Tak Ale naprawdę ten był długi... Nie tak na, na, do porządku dziennego. No, nie, nie wierzę, żeby, żebyście sobie usiedli. Wiesz, po pytasz ci o brązowego zostało medalu zostało... i było na zasadzie. No taki jest sport. Pytasz mnie, co zostało powiedziane powiedzmy po porażce z ZAXą w półfinale hmm. zeszłego sezonu. Tak. Eee. Niech to tak będzie ujęte, to pytanie. Co powiedzieliście sobie w szatni? po poradzie? Generalnie, Zakcą, co mówimy? W na ocenie. Zasadzie... Ja wiem, że, że budżety nie wygrywają mistrzostwa Polski żeby było, to, żeby było jasne. To jest, to, jest, to jest naturalne i oczywiste. No nie Niemniej jest coś takiego, jako że jesteś sportowcem, jak sportowa złość chociażby, i teraz właśnie chcę zajrzeć w ścipsko do waszej szatni. Nie jest to prosta sprawa pogodzić się no. z porażką i myślę, że żaden sportowiec w ogóle, nie tylko siatkarz ma z tym problemy, żeby tak jak myślę, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca przechodzenie na porządku, dziennym, do, porządku. do porządku dziennego z porażką. My osobiście, oczywiście, że byliśmy, byliśmy bardzo smutni, mieliśmy, mieliśmy duże apetyty, wygraliśmy fazę zasadniczą, także Wiedzieliśmy, że, że jesteśmy w stanie bić się, bić się o wszystko. Zatrzymała nas Zaxa w półfinale. Nie było też za bardzo czasu, żeby, żeby to przeżywać. jakoś rozpamiętywać przeżywać, bo play-offy w tym roku bardzo szybko się rozgrywały i musieliśmy już uciekać do. Do przygotowań do, do meczu o brąz, co też było dla, dla nas i dla klubu bardzo ważne, bo, tak jak powiedziałeś, brązowy medal, medal premiuje do tego, żeby grać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, co było dla nas i dla klubu bardzo ważne. Więc e, usiedliśmy razem, wspólnie, w szatni. No. Otworzyliśmy po piwie i, mm. i po prostu próbowaliśmy znaleźć receptę na A to, żeby, to było takie, no żeby powiedz mi o temperaturze zwierzę. tej rozmowy. Czy to był smutek? Nie, to czy to był, był smutek, Nie, to był smutek raczej. Okay. Nie mhm. był to, mm, nie była to w żaden sposób, czy chłodna analiza tego, mhm. tego co zawiodło, czy też mieliśmy trochę problemów zdrowotnych. Nie chcę oczywiście na to, na to zwalać, ale nie było, nie było tam czegoś, co jak, co Chcesz usłyszeć, żebym ci opowiedział. Po prostu usiedliśmy. Skąd ty banda, banda smutnych chłopaków, <noise> e, którzy mm -hmm. trochę się poużalali na sobą, że przegraliśmy e, półfinał, ale od następnego dnia już e, musieliśmy wrócić do, musieliśmy wrócić do treningów, musieliśmy wrócić do, do kolejnych meczów, bo tak jak mówię, każdy sportowiec wie, że, że brązowy medal jest też takim szczególnym medalem, bo jednak na koniec coś wygrywasz. A znaleźć się w strefie medalowej i zająć czwarte miejsce, to jest naprawdę to znaczy, Naprawdę zostajesz w papę dwa razy już na koniec. Dokładnie. Już nie tak ma że... nic fajnego. Słuchaj, a tego gościa znasz? Zobacz, jeszcze jeden, jeszcze jeden wywiad, pro, znaczy jedno pytanie prosto, prosto z telefonu, prosto do ciebie. Pokaż. Cześć Tomku, cześć Kuba. Mam jedno takie pytanko. Czy, czy leżanka u Fizjo będzie wolna, czy. Czy dalej ją Kuba będzie okupować? Bo dla informacji kibiców Kuba bardzo często przychodzi wcześniej na, na treningi, jest profesjonalistą i dba o swoje ciało. I Leżanka, myślę, że w tym sezonie już będzie jego imienia, więc może Kuba coś na ten temat powie. Pozdrawiam, panowie. Trzymaj się, pozdrawiamy Ciebie serdecznie. Tak, już mam, złota tabliczka ma być Tak, no, mam kilku kolegów, którzy się ze mnie śmieją, że bardzo dużo czasu spędzam u fizjoterapeuty i niestety <laughs> taka jest prawda, że... A Fabian chciał dodać, że tak jak w filmie w misiu, za młody jesteś na Heroda, za młody jesteś na to, żeby leżeć tyle na tej wderzance. Są, są starsi, <laughs> którzy tego potrzebują bardziej. Tak jak mówiłem już wcześniej, jak rozmawialiśmy o warunkach fizycznych, że ja muszę... Nie wiem, czy rozmawialiśmy na antenie, czy poza anteną, że ja muszę nadrabiać czymś to, że, że nie mam. że Nie jestem najwyższym środkowym, nie mam centymetrów. Muszę nadrabiać szybkością, skocznością, a to niestety, tak jak już wcześniej mówiłem, szybko zanika, jeśli moje zdrowie nie jest, nie jest perfekcyjne, więc mam delikatną obsesję na tym, żeby utrzymać się w perfekcyjnym zdrowiu, bo po prostu wiem, że. Mm, granie z jakimiś tam drobnymi urazami bardzo mocno wpływa negatywnie na, na moją dyspozycję sportową i taka jest cała historia mojego bycia na leżance. Wiem, że się chłopaki śmieją, będą się dalej śmiać, a dalej będę korzystać z fizjoterapeutów, bo, bo po prostu muszę to robić. Okej, okay, Czyli leżanka, dalej. leżanka imienia Kuby Kochanowskiego. Fabio, śmiało, śmiało nak, yy, naklejaj tą tabliczkę. Wierzę, że ci przykleją tę tabliczkę przyklej z, to, z kartonu. Przyklej tą tabliczkę. Możesz nawet na drzwiach do wejścia do Fizjo napisać Jakub Kochanowski. Nie ma z tym żadnego problemu. Ja Fabian, i tak będę przychodził. Fabian, w ramach, w ramach postscriptum tego programu przyklejcie mu tę tabliczkę do tej leżanki i wyślij mi. Wyślij mi fotę, opublikujemy. Tylka razem z, z tym kawałkiem. A myślę, tak. że Leżanka brak... imienia Kuby Kochanowskiego. Nasz fizjoterapeuta yy, Mateusz przystaś, nasz rzeszowski fizjoterapeuta mm. obiecał, że będzie oglądał właśnie na dzisiaj, więc jeśli. A kiedy yy... jesteś tam, kiedy tam zlatujesz, żeby się tam lekko wymasować? No Gdzieś no. tam pewnie po, po sezonie kadrowym, czyli to będzie za jakieś trzy tygodnie. No to możesz być pewien. Yy, także tak, Mateusz. Yy... Pozdrawiam cię serdecznie. Odpoczywaj, póki możesz. <laughs> Odbieramy telefon, jeszcze to myślę, że będzie przedostatni telefon. Może, może trzy, jak, jak polecimy teraz sprintem. Halo, kto z nami? Halo? Halo, halo. Cześć, cześć, jesteś. Cześć, Andrzej, Zraczowa z tej strony. Witam cześć. Was. Cześć, Kuba, przede wszystkim. Oczywiście. Serdeczne gratulacje. Ja mam takie pytanie z takich kulis, może trochę bardziej, ale mnie to bardzo ta kwestia zastanawia. A mianowicie o kwestii żywienia, jakby jak Ty podchodzisz do, do tej kwestii, jak, jak duże to nam dla Ciebie znaczenie. Jakie są jakieś twoje nawyki żywieniowe, jakieś takie protypy dla młodych sportowców? Dzięki bardzo. Dziękujemy. Zdrowie. Trzymaj się. Hmm, jeśli chodzi o moje nawyki żywieniowe, to mam jakieś tam swoje powiedzmy ulubione, ulubione potrawy. Na pewno przed treningiem czy przed meczem. Kaszanka. Kasa. Dosłownie. <grystanie> przed treningiem czy przed meczem e, lubię zjeść trochę białego makaronu. Bardzo dobrze się po tym czuję. A jeśli chodzi o te protipy, właśnie to tutaj połączę tą odpowiedź, że myślę, że najlepszą radą, jaką mógłbym dać, to próbować różnych rzeczy i. Obserwować swój organizm, jak reaguje na poszczególne, na poszczególne pożywienie, bo każdemu służy coś innego. Im szybciej A, tak. się tego nauczysz, tym, tym lepiej dla ciebie. W pewnym momencie stało się bardzo modne, bo Nowak Dziokowicz przestał jeść gluten. Wygrał jednego, drugiego szlema i nagle wszyscy bezrefleksyjnie przestali jeść gluten, przestali jeść białe a Niestety. potem się okazało, że to, że to nie jest Niestety, takie, że... To nie jest dla wszystkich. Na przykład Piotrek Nowakowski wiem, że ma zdiagnozowaną celiaklię mm. i on tą dietę ma naprawdę skomplikowaną. Musi, mm. musi zwracać uwagę na wiele rzeczy i to jest bardzo męczące. Widzę, jak on musi dbać o to, żeby jeść zupełnie co innego niż praktycznie cała drużyna je na porządku dziennym. Jakieś diety pudełkowe i tak dalej. To naprawdę jest... Nie jest fajna sprawa, bo to trzeba sobie zapewnić jakiś tam odpowiedni posiłek, co o tyle, o ile w Polsce jest to jeszcze w miarę możliwe i przystępne, o tyle nie zawsze jest to możliwe, kiedy wyjeżdżamy za granicę no na zdrupowania na mecze, na, na turnieje i tak dalej. To czasami naprawdę jest duży problem, także... Ale macie jakiegoś kucharza z reprezentacją, który tam jeździ który na... Nie, nie, nie mamy kucharza. Serio? Nie, nie ma kucharza, jeździmy... Ta reprezentacja nie ma kucharza? Wydawało mi się, że wy, że wy jesteście, wiesz, no, że... Pta się mleko pod nosem. Zdarza się, że taki zaprzyjaźniony nasz kucharz yy, przyjeżdża czasami do spały na zgrupowania na kilka dni i tam yy, nam czasami coś ugotuje, ale to nie jest tak, że to jest kucharz reprezentacji. Nie mamy kogoś takiego, kto by, kto by był z nami na stałe i dbał o naszą dietę. Raczej jesteśmy, jesteśmy skazani na to, co... Yy, co nam w aktualnie w danym miejscu po prostu kuchnia zaserwuje. Także znowu jeśli będzie. Jeśli ogląda jakiś kucharz, to. O, panie! To jutro masz 25 CV, każdy by chciał tak reprezentacji. To, to do kanału znowu się zacznie. To zacznie. Bardzo proszę piszcie do kanału sportowego. E, zaraz się znowu zacznie. E, e, będą głosy, tak? A piłkarze to mają kucharza cały czas. I jak grają, tak zaraz będzie. A czy ty sobie pozwalasz na jakiś cheat day? Albo wiesz, na jakieś takie. E, inaczej czy uprawiając swoją dyscyplinę i mając treningi, które jak słyszymy mogą trwać od godziny 45, no nawet 4.25, choć już wiemy, że, że to senevrati, to czy tyle spalasz i tyle kalorii faktycznie, no, no i masz taki, t, taki przerób i tak rozpędzony metabolizm, że de facto możesz jeść wszystko. A... Bo i tak wszystko spalisz. I, tu... I taki jesteś chudy. Jeśli ktoś faktycznie o to dba, to właśnie to urządzenie też może Ci mocno mm -hmm. pomóc, bo masz suchą informację na podstawie Twojego bicia serca, ile, ile dziennie spalasz kalorii, więc można to sobie w łatwy, w łatwy sposób policzyć i wrzucić do diety. A jeśli chodzi o cheat day, to jak najbardziej myślę, że ja generalnie wychodzę z takiego założenia, że... O głowę też trzeba dbać i nie możesz być wiecznie na diecie, nie możesz wiecznie sobie odmawiać przyjemności, nie możesz wiecznie myśleć tylko o tym, żeby być jak najlepszy, jak najzdrowszy w maksymalnej formie każdego, każdego jednego dnia, bo tak po prostu ludzkie ciało nie funkcjonuje i musisz też zadbać trochę o zdrowie psychiczne, a jak tam... Gdzieś po meczu pizzę do szatni yy, najlepszy zawodnik danego meczu zamówi i zapłaci, to to naprawdę nic się nie dzieje moim zdaniem. A, to już rozumiem, dlaczego Wam tak nie zależy na tych indywidualnych nagrodach. <śmuszczak> Trzeba by było tę pizzę za każdym razem zamawiać. Słuchaj, bo tak powoli zmierzamy do końca programu. Schowałeś te medale, czy mógłbyś te medale zawiesić chociaż na szyi? Bo Oczywiście. są tacy, którzy wiesz, nie oglądają nas od początku. Może i... zawieszę tobie jeden jeden sobie? Myślisz? Oczywiście, serio. Jasne. Że a mogę ten mogę, ten za, mogę ten sobotni który też ten sobotni tak, Proszę. kurde w życiu niczego nie wygrałem a już takiego. możemy i razem posiedzimy. Dobra okej okay, posiedzimy tak sobie tak dokładnie to jest jak w misiu Tomkowi Smukowskiemu na zajęcie pierwszego miejsca na zachętę a co wygrał nie nie to nieważne to nie ważne. na zachętę na zachętę ciężkie te medale muszę ci powiedzieć no takiego ile już masz blaszek w domu liczyłeś to sobie mm. Jeśli mam być szczery, no. to, to nie, to nie liczyłem, ile ich mam. Kto to tam, rodzice dbają o takie, o takie rzeczy, czy to ty masz gdzieś na, gdzie, gdzie są w ogóle, są, o ta, Właśnie to, są, są, są wycieńki gazet, czy to, już, czy to już nie ten czas, że się robi wycinki mm. gazet w swojej pokolenie? Ja, ja tego nie robię. Mm. Mhm. Zbieram pamiątki, oczywiście, że tak, zbieram, no wiadomo. Najlepiej, no, to są najfajniejsze pamiątki. uda się wygrać, to zbieram medale, ale też y, bardzo popularny mm. wśród siatkarzy jest y, zbieranie Koszulek podpisanych przez całą drużynę. Myślę, że to robi każdy i tych koszulek też mam faktycznie. Mm. Może nie z każdego sezonu, bo nie zawsze udało się tego przypilnować, ale, ale mam ich sporo. Klubowe reprezentacyjne? I klubowe, i, klubowe reprezentacyjne. i reprezentacyjne. E, zaraz odbierzemy jeszcze telefon, ale ja cię teraz muszę jeszcze trochę wścibsko... O, już jest! O kucharza! Kucharza. z Zgłosił się Juki. ktoś Tak, nie, że. Kucharze, kucharze, tylko na konferencje prasowe, dawać kucharza, kucharza od spiłki nożnej przerzucić do siatkówki. Najbardziej szalony partner z szatni. Kto nim jest? I żeby ci było troszkę łatwiej, niech to będzie z tej szatni, z tej szatni mistrzowskiej, tej z soboty. Najbardziej szalona osoba szalona, tak, w reprezentacji tak, tak. Polski. Ale, w reprezentacji. Że nie, ale nie, że tak, że mi tylko powiesz nazwisko i koniec. To musi być nazwisko z historią, z historią i z argumentacją odpowiednią. Nie, to jest bardzo proste. Akurat A. Tomek Forna jest najbardziej szalony w naszej drużynie. I, Dlaczego mnie to nie dziwi? I myślę, no? że nie, nawet by nie zaprzeczał, gdyby tu z nami siedział. Mhm. Jakąś historię chciałbyś usłyszeć mhm. na temat Tomka? Mhm. No myślę, że taką historię... O, to mogę się. Chociaż nie wiem, czy nie będzie na mnie, za, ale chyba nie. Nie, nie dawaj. Na... Ja, ja też muszę ci <laughs> powiedzieć, on tutaj też ma przyjść do nas w ogóle. Łukasz Kaczmarek jej umawia, Łukasz zadzwonił w ubiegłym tygodniu, też na pewno się spotkamy, ale, ale Tomek Fornal też ma wpaść. No, co? On się wtedy zrewanżuje historią o, o Kochanowskim w rewanżu, także dawaj. Nie, no to, nie nic, to nie jest nic złego, no to ale bardziej, bardzo, tak. ory, bardzo oryginalna sprawa. Mhm bo też nie pierwszy raz mu się to zdarzyło. Dzisiaj nie jest tajemnicą, że byliśmy całą drużyną w kancelarii prezesa Rady Ministrów rano o dziewiątej na śniadaniu I, i pan premier nas przyjął i atmosfera była była ok, taka, taka zwykła jak to, na, jak to na ważnym spotkaniu, ale Tomek. Czyli lekko sztywno, trochę tak. Lekko sztywno, ale właśnie też nie do końca. Mhm. Ale trochę, ale Tomek postanowił zapytać się premiera, czy uda się punkty karne skasować, bo ma już, bo ma już 14. I chciałby, chciałby mieć mniej. I, no i oczywiście się nie udało. Ale próbował. Ale, ale posłuchaj, próbował. przekaż tą COVID, że podobno. Wiem to wczoraj, bo ja z kolei wczoraj spędziłem czas z marcinem Lewandowskim, naszym biegaczem tak. 800 metrów 1500. Marcin, nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale trudno powiem. Ma dwa... jaki jest teraz limit punktowy? Ktoś 24? wie? 24. 24 to jest tak. limit, nie? Chyba tak. No więc muszę ci powiedzieć, że Marcin ma tych punktów 24. <laughs> I teraz tak. I, I wiesz, drży. No i podobno no, można sobie pójść. Do celu. Tak. I można sobie pójść i jakby um, wykupić sobie zmniejszyć o 6. Idziesz na jakieś kilkugodzinne kursy, to, to przy okazji tak, jakieś szkolenia, A te szkolenia to są takie, wiesz, podobno oglądasz filmy z wypadków, są takie, wiesz, takie celowo, żeby ci tak wjechało na, Traumatyczne na psychę. Tak, 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 tak o, to, o, o to chodzi. No, no to ale... tomuś. Tak, Tomek, Fornal, właśnie. To jest... gdzie, gdzie można złożyć CV na takie szkolenie? Musisz się zapisać i nie będziesz musiał prosić. No. Słuchaj, e, oczywiście czas zdążył już zapytać, a czy było w takim razie u pana premiera pytanie o premię? Jeśli mam być szczery, to ja akurat Wysz... nie siedziałem obok premiera, <laughs> okay. więc, więc nie wiem. Ale to było wiesz, ale, no złośliwe, tak. Ale tak. No, no. Ee, myślę, że jak uda ci się tu zaprosić Bartka Kurka, to on może opowiedzieć, on akurat siedział ramię w ramię, więc on może opowiedzieć o wszystkim. Aha, Ale jak wyszliście, to nic nie mówił. Panowie, premie są, będziemy. Nic, nic Niestety, na ten temat nie wiem. Odbieramy ostatni telefon, bo jest chyba ktoś z nami jeszcze na linii. Halo, kto? Halo, jestem, jestem. Dobry wieczór. Cześć, hej. Cześć, cześć. Cześć, Kuba. Cześć. Cześć, Tomek. Cześć. Na początek gratulacje oczywiście złotego medalu Mistrzostw Europy. Super sprawa. Dziękuję Trzymam bardzo. Trzymam krzyki za kolejne złota. Z tej strony Michał Zżur. Cześć, Michał. Mam cześć. Dwa, cześć. dwa pytanka, jeżeli można. Mhm. Więc pierwsze jest takie, dlaczego akurat pozycja środkowego? Czy to był twój wybór? Czy planer narzucił ci te pozycje gdzieś w którymś momencie twojego szkolenia. No um. Ja nawet dopytam o to, bo chyba w 2013 był temat tego, że żeby cię przekwalifikować na, na przejmującego. 2013 to pewnie gdzieś tam jakieś czasy. Musiśmyśmy małlacik moje, moje szkolne. No. No. Jak byłem w SMS-ie spała jeszcze. Faktycznie na początku um, mojej przygody z siatkówką miałem, jak już gdzieś tam zorientowałem się, że, że mój wzrost jest jaki jest i raczej nie urosnę do nie wiadomo jak wielkich rozmiarów, to, zastanawiałem się, to zacząłem się zastanawiać, czy to mi wystarczy, żeby rywalizować na najwyższym poziomie. I miałem, miałem taki trochę kryzys, trwał on około roku. Ale gdzieś tam z biegiem czasu, kiedy sam sobie zacząłem udowadniać, że, że wygląda na to, że, że mam jakiś potencjał większy niż, niż mógłby mój wzrost na to wskazywać, to, to przestałem mieć te wątpliwości i skupiłem się tylko na tym, żeby, żeby rozwijać te atuty, które mi były potrzebne do, do tego, żeby rywalizować z tymi wyższymi środkowymi. Więc. Mm, nie można nawet powiedzieć, że byłem blisko tego, żeby zmienić pozycję, bo we wszystkich drużynach, w których byłem, akurat byłem potrzebny na środku, więc nie było w ogóle mowy o tym, żeby, żeby przeprowadzać jakieś eksperymenty, ale faktycznie powiedzmy, około roku to trwało, gdzie mocno się zastanawiałem, czy dam radę. Ale kiedy, kiedy utwierdziłem sam siebie w przekonaniu, że dam radę, to od tamtej pory nie miałem już cienia, zawahania, że, że jestem na właściwej pozycji. I, drugie? Się. I drugie pytanie? Znaczy, chciałem jeszcze doprecyzować, czy jeżeli cofniemy się do samego początku, bo to krótko, czy środkowy był jego wymarzoną pozycją? Dobre pytanie. Nie wiem, czy jestem w ogóle w stanie na nie odpowiedzieć, bo zaczynają... Szybciej zostałem środkowym, niż zrozumiałem tak naprawdę, o co w danej pozycji chodzi i o takie szczegóły i technikalia tych pozycji, więc mm, na pewno środkowy blok jest to specyficzna pozycja, ale... Nie mogę powiedzieć, że to była moja wymarzona pozycja, bo nie miałem wymarzonej pozycji, ale w momencie, w którym mniej więcej zorientowałem się, na czym to polega, to, to tak, to byłem zadowolony, że jestem, że jestem środkowym. Dobrze, i to drugie pytanko, takie trochę mniej poważne. Hmm? Czy znasz i czy zdradzisz sekret włosów Olka Śliwskiej? Co on z nimi robi, że przez cały mecz są tak idealnie ułożone? Mm. Szczęśliwa pomada, to na pewno Olek ma szczęśliwą, szczęśliwą pomadę? pomadę, którą używa y, właśnie tylko, tylko na mecze Poważnie Która mu przynosi szczęście, zgadza się Czyli na inne dni jest inna, tak? A... Inna albo w ogóle W ogóle, no tak, tak mi się wydaje Jak on tutaj przyjechał, to nie był taki, wiesz, taki, taki morozo, cały Ma, tak. Czarny, ma szczę jecący, ma szczę szczęśli no? szczęśliwą pomadę do włosów i z doświadczenia kogoś, kto długie włosy posiadał, to myślę, że jest tam też trochę lakieru do włosów, Aha. bo bardzo ciężko jest skontrolować długie włosy na meczu, nie, nie zaklejając ich lakierem. Wiem, bo miałem i. Jest to naprawdę duży problem. Długie włosy. Długi, tak, długie, długie włosy w, w sporcie to jest duży problem. Aha, no, zwłaszcza, że do, no, wymaga tutaj. Akurat Twoja dyscyplina sportu wymaga ciągłych skoków. Góra to, się. cały czas winda, Bardzo musi dynamiczne jechać ruchy, więc tak, te, te włosy szybko potrafią się, e, że tak powiem, zmienić na przełomie meczu. Dziękujemy ci stary, pozdrawiamy ciebie serdecznie. Dzięki. To ja na koniec też jeszcze takie pytania, e, pytania luźne, pozwól, e, jaka? Jest geneza. I co nas jeszcze czeka w zdjęciach z Tomkiem Fornalem? Pyta czad. Jeśli chodzi o genezę, to pewnie chodzi o to zdjęcie bez koszulek, które już no tak, się bo... takie same wrzuciliśmy. Tak to był w ogóle chyba pomysł Tomka, żeby zrobić z tego tradycję. Mhm. A... Szczęśliwie udaje nam się zdobywać medale na, na, tych, na tych imprezach, na które jeździmy. Także zrobiliśmy z tego taką małą tradycję, żeby wrzucić zawsze takie same zdjęcie, i mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować, bo e, o, będzie to oznaczało, że, że będziemy przywozić medale z każdych kolejnych mistrzostw. Słuchaj, Łukasz zapytał jeszcze na czacie, czy drużyna ogarnęła e, partnerkę Tomkowi Fornalowi, czy, czy sam jednak temat sobie zabezpieczył. Zabezpieczyć to jest bardzo ciekawe słowo. Nie, no, drużyna nic Tomkowi nie ogarnia w ogóle. Tomek ogarnia sobie wszystko sam i zabezpiecza. Także tak, jego relacja z Sylwią to jest tylko i wyłącznie ich sprawa i nie, okay. nie jest to zabezpieczone w to, żaden to jeszcze wracamy na. To jeszcze wracamy na boisko na chwilę. Ile można, to już jest pytanie ode mnie, ile można najszybciej zaserwować będzie w siatkówce? Czyli ja wiem, że powinienem. Jakieś, za, ja e, wiem, że powinienem zapytać. Ciała. Tak, wiem, ja wiem, że to pytanie powinienem za, zapytać, za, zadać Leonowi, ale no to jest właśnie mniej więcej takie, takie pytanie, bo. Idę o zakład, że od kiedy są liczone te, te, te serwisy, tak nawet można, może, może to każdy kibic zobaczyć, to się stała wręcz taka, wiesz, no, taka, taki mecz w, taki, tak, 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 smaczek, każdy taki mecz w meczu, tak, każdy tak, czeka, każdy ile czeka, tym że, razem. Tak, nie? tak, tak. Każdy czeka, żeby czy, zobaczyć. Czy pęknie się dalej, no. granica 140. No. E, moim zdaniem jest to tylko kwestia czasu, czy pęknie ta granica 140, jeśli chodzi o limit e, prędkości, to pewnie nie ma żadnego. Myślę, że to z biegiem czasu, jak. Przygotowanie fizyczne będzie się rozwijało, wszystkie te tematy dbania o siebie, rozwój ludzkiego ciała i tak dalej, tak dalej. Dopóki to się będzie rozwijało, to prędkości na zagrywce też pewnie się będą zwiększały. Także pytanie, czy. Czy ludzkie ciało jest w stanie osiągnąć jakiś limit rozwoju, i niestety na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ale on już tak na treningach próbował myśleć, że pod to 140 się gdzieś tam zmieścił albo przekroczył? Nie zawsze mierzymy no właśnie, prędkości wiem, tak, zagrywek na ale treningu, ale jak znam życie i, i znam tą adrenalinę meczową, to zazwyczaj na meczach prędkości są największe. Jeszcze? Więc okay. myślę, że. To 138 bodajże, tak. które udało mu się na tych Mistrzostwach Europy rozpędzić piłkę do tej prędkości. To, to prawdopodobnie jest jego najszybszy serwis jak dotychczas, ale bardzo bym się zdziwił, gdyby nie pobił tego rekordu na jakichś tam następnych Dwóch ludzi mi powiedzieli, że serwuje z, taką, z takimi prędkościami. Jest Holender i jest właśnie Frido Leon. Tak. I, to jest, I to jest dwóch zawodników. Cała reszta nie może na razie tam ponad 130 się... Rzad, tak, o tyle, o ile tych dwóch zawodników regularnie kręci się wokół tych prędkości 135 i więcej. O tyle. Jeśli ktoś inny zbliża się do granicy 130, to jest duża niespodzianka. Także oni we dwóch gdzieś tam odbiegają od, od reszty bardzo mocno. Słuchaj, jeszcze jedno pytanie szybciutkie od Kadzia. Od tego Kadzia. Nie mogę się doczekać. A tak, ale powiedział mi, czy to była. Nie wiem, czy tu jest jakiś podtekst, ale czy to była trudna szkoła życia, czy potrzebna szkoła życia, być w jednym zespołem, w jednym zespole skończącymi już karierę Pliną i, i Pawłem Wojckim, no, czyli już takimi naprawdę doświadczonymi reprezentantami. I przy tym wszystkim Małolacik, Kuba Kochanowski. Ja myślę, że nawet chyba ostatnio ktoś mi zadał to pytanie. Ja myślę, że to była w ogóle kluczowa rzecz, dzięki której moja kariera poszła w dobrym kierunku. To, że na początku bo miałem szczęście, bo to było, to było czyste szczęście, że trafiłem akurat do takiej drużyny, bo ja swój pierwszy kontrakt z Indyk Polem AZSM Olsztyn podpisałem w trzeciej klasie gimnazjum, czyli... No miałeś... Miałem wtedy 16, 16 lat, no no. lat i to był kontrakt, który pozwalał mi pójść do szkoły Mistrzostwa Sportowego w spale, mm -hmm. tam się przez 3 lata rozwijać, i potem miałem jakby zapewnione miejsce, że mam gdzie wrócić, miałem, miałem wrócić do, do właśnie do Indyk polu azs Olsztyn I przez te 3 lata w, tak naprawdę wszystko mogło stać się z tym klubem, a, a miałem okazję po, po szkole wrócić właśnie do miejsca. Które nie dość, że zapewniło mi świetne warunki do rozwoju, to jeszcze w drużynie miało właśnie Daniela Plińskiego, bardzo, bardzo doświadczonego, środkowego, który też, nie wiem, czy wziął sobie za taki punkt honoru trochę rozmowy Kolejczywa. ze mną, tak, hmm. ale od, praktycznie od pierwszego dnia bardzo dużo ze mną rozmawiał i, i tak naprawdę tłumaczył mi, o co w seniorskiej siatkówce chodzi. Hmm. Zresztą razem z Pawłem, z Pawłem Woickiem, który mocno mnie uczył tego głównie w jaki sposób atakować, żeby być skutecznym, bo on, on mi te piłki wystawiał i za każdym razem jak robiłem coś, co mu się nie podobało, to nie omieszkał mi tego powiedzieć, więc byłem pod ciągłą presją tego, żeby, żeby być skutecznym. Dokładnie. A I do tego jeszcze... Oczywiście na... byłeś młody, jak rozumiem. Byłem... Tak, był młody. Miałem wtedy 18-19 lat. Czy to było też tak, powiedz mi, czy to tam była elementy Dobrze rozumianej, ale jednak fali na zasadzie młody ty robisz to, ty robisz to, ty robisz to, bo tu my, starzy, że musi być pewna hierarchia w drużynie? Zdecydowanie, zdecydowanie mhm. tak, ale tak jak mówisz to nie, nie było tam żadnego hamstwa, ani, okay. ani nic takiego. Po prostu mm, musiałem się dostosować do zasad, które panują w ogólnie szatni. W, tak. w szatni dorosłych facetów mhm. w lidze. W, tak naprawdę w każdej szatni każdego klubu. Na świecie, naszej, pewnie, jasne. prawdopodobnie na A, świecie. Więc jasne. im szybciej debiutant to załapie, jakie panują zasady w grupie, tym, tym tak naprawdę lepiej. Także oni, będąc czasem trochę szorstcy dla mnie, tak naprawdę dbali o to, żebym szybko załapał o co, o co w tym sporcie chodzi, żeby, żeby móc się potem szybciej rozwijać. Ale nie omieszkam dodać, że tam jeszcze yy, niebagatelną rolę odegrał Michał Żurek, który był takim zwieńczeniem tej grupy, właśnie trzech, yy, trzech moich kolegów yy, z drużyny, którzy naprawdę mocno dbali o to, żebym poszedł w dobrym kierunku, za co im teraz naprawdę dziękuję. Kurde, ja ci muszę powiedzieć, dobrze, że nie wpadłeś na Kadzia w tamtych. <laughs> kiedy Kadziu był jeszcze w gazie, to. Wtedy... <laughs> Okej, okay, dobra, cicho. Kadziu, przecież wie, że Cię bardzo kochamy wszyscy. Słuchaj. Po tej rozmowie dwugodzinnej ja już się nie dziwię, że firmy zaczynają się zabijać o naszych siatkarzy, o, o Kubę Kochanowskiego, bo po prostu e, i teraz ci to mówię tak już bez, e, okej, okay, no będzie trochę wazeliny być może, ale, ale fajnie jest porozmawiać ze sportowcem, który ma dobrze poukładane w głowie i to jest, e, i to jest naprawdę fajna i wartościowa rzecz. W związku z Pięknie tym bardzo. chciałbym ci powiedzieć już tak na koniec, że umawiamy się za rok. Całą dwunastką tu zjeżdżacie. Jak już ustaliliśmy, kiedy zjeżdżacie, i teraz na koniec chciałbym, żebyś jeszcze mi pokazał jedną rzecz. Już naprawdę na koniec. A my to sobie potem wytniemy do sociali. Był w latach 60. Taki angielski bramkarz piłkarski nazywał się Gordon Banks, a musisz wiedzieć, że to były czasy, kiedy jeszcze bramkarze bronili bez rękawic, bronili z gołymi, z gołymi rękami. A, I było takie wiem, bardzo to, znane zdjęcie. Słuchaj, kiedy on pokazał swoje dłonie do kamery, zostało sfilmowane te jego dłonie i potem od każdego palca. Pamiętam jak dziś, jak byłem mały, widziałem to zdjęcie. Przy każdym, od każdego palca odchodziła, odchodziła taka kreseczka, taki wykres, tak, ten palec złamany dwa razy. Ten z wybity cztery razy, Tego, ten jako jedyny był zdrowy, ale w tej dłoni to w ogóle nie ma, nawet w tym to nie mam czucia, a w tym to to, a w tym to to. Pokaż nam do kamery swoje, <śmiech> swoje, swoje <śmiech> dłonie. Możesz usiąść, a kamera zbliży. Żeby, żeby było jasne, u nas może to nie jest aż tak ekstremalne, no, jak kumam, ale, u nich wtedy, no. ale faktycznie y, dłonie są trochę narażone na... Możemy, możemy poczekaj, na poczekaj. Na... poczekaj to musimy to zrobić zbliżenie, bo to, nawet, bo to dopiero pod zbliżeniem widać naprawdę nieźle. To nie jest tak, że cię urządliła pszczoła w tego malutkiego palucha. Niestety tak. Ten mały palec już tak będzie wyglądał... Y, a ty ten drugi też jest taki, powiem ci, że taki dziwny. Ten? No. Y, ten drugi. Tak, tak. tak, tutaj miałem też jakieś więzadło poboczne naderwane, on jest no. też niestety już troszeczkę w drugą stronę. Tak to już zostanie, bo taka jest, taka jest nasza rola. Bardziej czujni kibice mogą zauważyć, że te dwa, te dwa palce są zawsze zaklejone i one już pewnie zostaną zaklejone. No tak, po prostu grać z takimi tejpami tutaj. Zostaną zaklejone już na zawsze, bo, mm -hmm. bo jest duże ryzyko, że taką drobne kontuzje, bo wybicie palca nie można nazwać kontuzją. To się zdarza siatkarzom na porządku dziennym, ale to są rzeczy, z którymi się musimy borykać, a raz wybity palec już niestety ma tendencję do tego, że, że boli praktycznie cały czas, więc niestety. Ale warto. Ale warto wart. za, za te wszystkie medale. Słuchaj, czy, czy, czy była jakaś beka? Co zrobiliście od, od soboty yy, najgłupszego i najbardziej szalonego? Mm. Dawaj prawdę mm najgłupszego i najbardziej szalonego. No. Myślę, że osoby, które obserwowały nas na lotnisku w Rzymie, jak chodzimy w jednej ręce, kapitan ma puchar, za nim idzie trener przygotowania motorycznego z głośnikiem, muza rozkręcona na maksa i... I porobiliście pociąg? I, i już Tak, robiliśmy pociąg, robiliśmy wszystko i na lotnisku, i na hali, także było nas widać i słychać i celebrowaliśmy to, że wygraliśmy i myślę, że nikt nam nie miał tego za złe, bo nikt nawet nie próbował nas uciszyć. Ludzie się bawili z nami nawet Serio? na tak, tak, też tak, tak. tak, także tak, nawet przy, y, przychodzili ludzie, tańczyli, tańczyli z nami do muzyki, tak. także no, była, była fajna impreza. Ejsta. Kuba Kochanowski dzisiaj razem z nami to naprawdę była wielka przyjemność i mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie yy, i nawet nie będę z tym dyskutował. Dzięki Kuba. Dziękujemy się po prostu za, za rok. Za rok. No, no Jesteśmy umówieni. Jesteśmy umówieni. Chłopaków te ale fajnie nie, ten... nie będzie ciężko chłopaków namówić, żeby tu przyjechali w Jasne, czego. że tak. Słuchajcie, o 22.30 z delikatnym opóźnieniem wiadomo, weszło Polsce, ale no dzisiaj mieliśmy gościa naprawdę bardzo, ale to bardzo specjalnego. Ten medal też jest bardzo specjalny. Jak się pospieszy, to jeszcze może zdążymy, zdążymy i z nim uciec. <noise> Trzymajcie się dobranoc. Cześć. Dzięki Kuba. Cześć, dzięki. Kanał sportowy. Tu jesteśmy na Ty.